Uczysz się sam? Ucz się z maturitą. Zajęcia na żywo. Nauczyciele z pasją. Profesjonalizm i zaangażowanie. Maturita. Wybierz swój kurs. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na spotkaniu poświęconym analizie próbnego arkusza maturalnego z języka polskiego. Przygotowaliśmy go specjalnie dla Was. Przyjrzyjmy się więc wspólnie tym zadaniom, które można w nim znaleźć oraz poszczególnym kryteriom oceny. Do dzieła. Na samym początku zajmiemy się częścią pierwszą, czyli testem język polski w użyciu. Test ten bazuje na dwóch tekstach, które tutaj mamy umieszczone. Na samym początku przeczytamy sobie te dwa teksty i za chwilę będziemy zajmowali się analizowaniem poszczególnych zadań i prawidłowych odpowiedzi. Pierwszy tekst Kazimiery Bujwidowej: czy kobieta powinna mieć te same prawa co mężczyzna? W średnich wiekach, w czasach rozkwitu tzw. scholastycznej nauki, rozmaici uczeni zastanawiali się głęboko nad pytaniem, czy kobieta ma duszę, czy jest w ogóle człowiekiem? Dziś na tak postawione pytanie już nie uczeni, ale zupełnie prości ludzie odpowiadają śmiechem. Pojawiły się natomiast pytania inne, od chociażby takie, jakie się w tytule niniejszej książeczki znajduje, a mianowicie, czy kobieta powinna mieć te same prawa co mężczyzna? Właściwie pytanie to w treści swej nie różni się niczym od owego średniowiecznego pytania. Zmieniły się tylko czasy, sposób myślenia i sposób formułowania zagadnień branych pod rozwagę. Dawniej zastanawiano się poważnie nad kwestią, ile diabłów może pomieścić się na ostrzu szpilki. Tak samo i kwestia kobieca streszczać się musiała w pytaniu, czy kobieta ma duszę? Dziś nauka rozwinęła się o tyle, że zajmuje nas nie ilość diabłów na powierzchni szpilkowego ostrza, ale ilość żywych, rozmnażających się i pod zmysły nasze podpadających bakterii, które w postaci chorób zakaźnych tyle szkody ludzkości przynoszą. Zajmuje nas rozwój społeczeństw ludzkich, warunki tego rozwoju, zmiany pod wpływem tego rozwoju dostrzegane. Zajmuje nas stosunek do planety, na której mieszkamy, do innych światów zawieszonych w przestworzu, kolejne przekształcanie się i rozwój tworów żyjących. Badanie dróg, po jakich szedł ten rozwój od istoty jednokomórkowej, aż do tworu tak złożonego jak człowiek. I nic zatem dziwnego, że i pytanie dotyczące kobiety w swej formie zmienić się musiało. Kobieta już jest człowiekiem. Ale czy takim samym jak mężczyzna? A może jest tylko jego dopełnieniem, uzupełnieniem? Może nie jest jednostką samoistną? Może jest od niego mniej rozwinięta, mniej zdolna? Może jest istotą za czyny swe nieodpowiedzialną? Może sama sobie rządzić nie potrafi? Może jest za słaba, by się bez męskiej opieki obejść potrafiła? Te i temu podobne pytania zajmują jeszcze dziś umysły ludzi od życia stojących z dala. Mierzą oni i ważą mózgi męskie i kobiece, aby się przekonać z tej wagi i z tej miary, czy kobieta jest równie zdolna jak mężczyzna. Rezultaty tych pomiarów wypadają na korzyść kobiety. Tak samo na korzyść kobiety przemawia życie. Jedne z najtrudniejszych gałęzi wiedzy to bezsprzecznie matematyka i chemia. I oto mamy tutaj dwa głośne nazwiska. Zofii Kowalewskiej, Rosjanki, i Marii Curie-Skłodowskiej, Polki, które dzięki swym wybitnym zdolnościom posady profesorów na uniwersyteckich katedrach zdobyły. Tak samo na korzyść kobiety przemawia życie, jeśli idzie i o inne pytania. Te całe miliony panien i wdów zarabiających na swoje, a często i rodzin swoich utrzymanie, nie tylko bez pomocy mężczyzny, ale często w konkurencyjnej z nim walce i w stokroć trudniejszych warunkach, wystarcza chyba na odpowiedź, że kobieta jest istotą samoistną, samodzielną, dostatecznie silną, aby w sobie w trudnych zapasach z życiem poradzić, że jest sama za swoje czyny i życie odpowiedzialna. Skąd się zatem biorą pytania takie, jak w nagłówku książki niniejszej? Powiedziałam już, stawiają je ludzie od życia stojący z daleka. Każdy, kto patrzy na kobietę przez cały dzień schyloną nad balią, warsztatem, rozbijającą kopaczką twarde grudy ziemi, dźwigającą na plecach ciężkie snopy zboża, by potem w domu gotować strawę, oporządzić dziatwę i męża, kto, powtarzam, patrzy na pracę kobiety, dla takiego pytanie, czy kobiecie należą się prawa, jest pytaniem pozbawionym wszelkiego sensu. Inaczej musi się ta kwestia przedstawiać tym, dla których kobieta jest zabawką, lalką, ozdobą, uprzyjemnieniem życia. Turek utrzymujący w swym haremie kilka lub kilkanaście próżniaczek, za całe swe zajęcie mających troskę o przypodobanie się swojemu właścicielowi. Bogaty filister, dla którego kobieta jest manekinem, służącym do obwieszania modnymi gałgankami i kosztownymi świecidełkami. Bezwzględny egoista, starający się za wszelką cenę wyzyskać całą istotę kobiety dla swego osobistego pożytku.
Tacy ludzie muszą na kobietę patrzeć inaczej i mogą stawiać dziś jeszcze pytanie, czy kobiecie należą się prawa. Ale ponieważ ci ludzie stoją poza życiem, przejdzie życiowa fala mimo nich i kobiety, pomimo ich protestu, prawa dla siebie zdobędą. Tekst Kazimiery Bujwidowej za nami. Zobaczmy, co na temat kobiety polskiej w nauce napisała Cecylia Walewska. Tekst drugi. Prawa kobiet do nauki żądali jeszcze w XVI wieku dwaj wybitni mężowie polscy. Andrzej Glaber z Kobylina, filozof i przyrodnik, oraz Łukasz Górnicki, znakomity pisarz, ale głosy ich, jako sporadyczne, nie pchnęły naprzód sprawy. Dopiero zbiorowe wystąpienie entuzjastek, na czele których stanęła najwybitniejsza autorka polska XIX wieku, Narcyza Żmichowska, zrobiło znaczny wyłom. Z jednej strony w kierunku uświadomienia społeczeństwa co do konieczności otworzenia przed kobietą wrót wiedzy, z drugiej w sprawie rozbudzenia głodu nauki wśród kobiet. Już pod koniec XIX wieku rozpoczęła się liczna emigracja kobiet polskich na uniwersytety zagraniczne. W okolicach Fryburga, gdzie około 1890 roku było 7 kolonii studenckich polskich, przypadło na same studentki 85%. Z uniwersytetów zagranicznych czerpały wiedzę wybitne uczone polskie współczesne o wszechświatowej sławie, jak Maria Skłodowska-Curie, dr Józefa Jotejko, dr Michalina Stefanowska, dr Zofia Daszyńska-Golińska, dr Józefa Kodisowa, dr Maria Antonina Czaplicka, dr Ludwika Dobrzyńska-Rybicka, dr Maria Grzegorzewska i inne. Z wyjątkiem Marii Skłodowskiej-Curie mało lub wcale poza światem naukowym wie o nich społeczeństwo nasze, mimo że na liście międzynarodowych uczonych notowane są od dawna. Pierwsze grupy studentek polskich rekrutowały się z kobiet, które dla nauki poświęcały nie tylko spokój, dobrobyt i wygody ognisk domowych, ale wszystkie bujne radości wieku młodego. Walcząc na ogół z ciężkimi warunkami życia, z niedowierzaniem obcych i swoich, z daleka od kraju, przebojem zdobywały sobie niedostępne dotychczas placówki. Historia każdej z nich to jeden długi łańcuch samowyrzeczeń, głodu i chłodu, jeden pochód krzyżowy ku umiłowanym celom. Wiele z pomiędzy nich nie dotrwało do końca. Zadanie bowiem przerosło ich siłę. Inne, skończywszy studia i otrzymawszy wymarzony doktorat, wracały do kraju tak wyczerpane, że o dalszej naukowej karierze marzyć nie mogły, lub też wprzęgnięte w kierat pracy zarobkowej, gubiły się pod obuchem trosk codziennych. Wytrwały na stanowiskach te wyjątkowo silne organizmy i te bujne umysły, którym od kolebki świeciła gwiazda naukowych przeznaczeń. Ponieważ jednak w kraju niewoli nie było warsztatów pracy dla nich, na obczyźnie rozwijać musiały skrzydła do szerokich lotów. Czy Maria Skłodowska-Curie mogła była dokonać dzieła swego wśród swoich, bez tych pomocy naukowych i bez tych niewyczerpanych środków materialnych, jakie ma w Instytucie swego imienia w Paryżu? Jak żurawie ściągają ku nam, do wolnej Polski, uczone nasze, żeby dorobkiem swoim dźwigać naród i być tam wszędzie, gdzie wiedzę swoją i plony doświadczeń i wielkie umiłowania dać mogą. Została wśród obcych ta, o którą jako Chopina walczy dziś Polska z Francją. Została przy warsztatach swoich Maria Skłodowska-Curie i zapewne nie wróci. Urodzona i wychowana w Warszawie, po skończeniu Wydziału Matematycznego i Fizyko-Chemicznego w Paryżu, zajęła się badaniem ciał promieniotwórczych. Dokonawszy samorzutnie odkrycia polonu i aktynu, weszła na drogę, której najbliższą metę stanowił wiekopomny wynalazek radu, dokonany wspólnie z mężem, Piotrem Curie. Czy to umniejsza jednak jej zasługę? Cud radu stwierdza tylko tę niespożytą siłę wzajemnego oddziaływania na siebie intelektu polsko-francuskiego i genialne wyniki łączności ich, które odsłoniwszy niegdyś księżycowe światy tonów, wprowadziły ludzkość dziś, za pośrednictwem państwa Curie, w tajemnicze głębie nadzmysłowego poznania. Po przeczytaniu tych dwóch tekstów możemy zauważyć, że faktycznie jest pomiędzy nimi pewna nić, pewien punkt wspólny. Oczywiście tym punktem wspólnym są kobiety, a właściwie sytuacja kobiet w wiekach minionych. I widzimy, że zarówno Cecylia Walewska, jak i Kazimiera Bujwidowa są świadome tego, że kobiety jeszcze całkiem niedawno względem czasów współczesnych znajdowały się w bardzo trudnym położeniu. I na to położenie zwracają uwagę obie autorki. I pierwszą moją taką wskazówką, zwłaszcza związaną z pracą nad tymi tekstami z uczniami, pierwsza moja wskazówka dotyczy tego, żeby
pokazywać im to, iż przy każdym z tych tekstów mogą umieszczać własnoręczne notatki. I dobrze jest przy poszczególnych akapitach albo przy połączeniu kilku akapitów zapisać taką myśl spójną, która z danego fragmentu tekstu się wyłania, tak? I tak jak spojrzymy sobie na przykład na dwa pierwsze akapity tego tekstu Kazimiery Bujwidowej, to możemy zauważyć, że faktycznie tutaj mamy na przykład sporo odniesień do średniowiecza. I widzimy, że to pytanie, które znajduje się w nagłówku, czy kobieta powinna mieć te same prawa co mężczyzna, jest przez, zastanawia się tutaj autorka, czy to pytanie jest równie adekwatne, co takie średniowieczne rozważania dotyczące tego, czy kobieta w ogóle ma duszę, albo średniowieczne rozważania związane ze scholastyką, które dotyczyły tego, ile diabłów może zmieścić się na ostrzu szpilki. Czyli tutaj w tych dwóch pierwszych akapitach zastanawiamy się właściwie nad sensem pytania zawartego w nagłówku tego tekstu. Później bowiem w kolejnym akapicie mamy pokazane, że we współczesnym świecie zajmują nas zupełnie inne tematy, zupełnie inne sprawy i obserwując te właśnie zupełnie inne kwestie widzimy, że bardzo mocno w rozwój świata, w rozwój społeczeństw zaangażowane są Polki. I tutaj już przechodzimy do konkretów, pojawiają się pierwsze nazwiska. Uczniowie mogą przecież zaznaczać sobie te nazwiska w tekście i tak jak powiedziałam, umieszczać tutaj mnóstwo notatek, właściwie słów kluczowych, które mogą im pomóc w odpowiedzi na późniejsze pytania. I gdy pójdziemy tym tropem dalej do tekstu Cecylii Walewskiej, to zauważymy, że tutaj faktycznie te akapity są znacznie krótsze i znacznie więcej uwagi w tym przypadku Cecylia Walewska poświęca nauce, a właściwie kształceniu polskich kobiet na zagranicznych uniwersytetach. Bo po pierwsze, te kobiety, które są przez nią wymienione, w większości są niestety polskiemu społeczeństwu nieznane, a jest to związane w dużej mierze z tym, że wiele nie mogło kształcić się tutaj nie mogło kształcić się w Polsce, w związku z tym musiały wyjeżdżać, część z nich wróciła, ale niektóre ze względu na okoliczności nie. I tutaj mamy właśnie przykład Marii Skłodowskiej-Curie, która w Paryżu zajęła się badaniem ciał promieniotwórczych, to razem ze swoim mężem dokonała tego wiekopomnego odkrycia związanego z polonem i z aktynem, ale oczywiście autorka tutaj podkreśla, że to, iż odkrycie zostało dokonane wraz z jej mężem, w żaden sposób nie umniejsza jej zasług. I jak sobie uczniowie przeczytają raz i drugi, bo nie możemy się oszukiwać i raz to jest zdecydowanie za mało, te teksty, to warto faktycznie podkreślić im, aby nie bali się takiego samodzielnego formułowania wniosków, a właściwie treści, skrótowego formułowania treści zawartych w poszczególnych akapitach. I gdy to już zostanie przygotowane, co może stanowić także dużą wskazówkę w kontekście ostatniego zadania z tejże części, czyli notatki syntetyzującej, to możemy przejść do zadania pierwszego. W jaki sposób rozwój nauki kształtował poglądy ludzi dotyczące pozycji kobiety w społeczeństwie? Odpowiedź na podstawie tekstu Kazimiery Bujwidowej. Tekst Kazimiery Bujwidowej to był tekst numer jeden. I tutaj zobaczcie, mamy proponowaną odpowiedź. Rozwój nauki zmienił poglądy ludzi, inaczej spojrzano na miejsce kobiety w hierarchii społecznej, odrzucono dawne metody badawcze i przekonania, tradycyjnie przypisujące jej niższą pozycję. I teraz jakbyśmy mieli zwrócić uwagę na to, co jest najważniejsze w tej proponowanej odpowiedzi, to mamy tutaj dwa takie elementy, dwa elementy kluczowe. Bowiem sam początek i sam koniec podkreślają po pierwsze, że rozwój nauki zmienił te poglądy, czyli nie mamy takiego statusu quo, prawda? Gdyby nie ten rozwój nauki, to być może na kobiety dalej patrzono by z bardzo dużym dystansem, takim, który był jeszcze czymś normalnym kilkaset lat temu, czyli pierwsza kwestia, że następuje zmiana i że nauka do tej zmiany się przyczynia. Druga kwestia, że to jest zmiana na lepsze, to jest zmiana o charakterze pozytywnym, tak? Czyli to ostatnie zdanie wskazujące, że wcześniej, tradycyjnie do tej pory kobiecie przypisywano niższą pozycję, ono jednoznacznie pokazuje kierunek tej właśnie zmiany. Wobec tego te uczniowie mogą oczywiście zaproponować nam bardzo różne odpowiedzi, ale trzeba zwrócić uwagę na to, żeby po pierwsze oni podkreślili, że rozwój nauki wpłynął na pozycję kobiety w społeczeństwie, wpłynął pozytywnie, bo dzięki temu rozwojowi ta pozycja stała się wyższa, lepsza. Warto tutaj też zwrócić uwagę na te dawne metody badawcze, dawne przekonania. Dlaczego na metody badawcze? Skoro mówimy o tym rozwoju nauki, to pojęcie metod badawczych jest z nauką ściśle związane, więc jeśli uczniowie tutaj dadzą radę
tekstu taki element wyłuskać, to jak najbardziej to jest na plus. Przy czym musimy pamiętać o tym, że nie jest to czymś koniecznym, co musi się pojawić, aby odpowiedź została zaliczona. Idziemy do zadania numer dwa. W trzecim akapicie tekstu pierwszego autorka umieściła pytania retoryczne. Jakie funkcje pełnią? I pytanie o funkcje środków stylistycznych to jest jedno z najbardziej znienawidzonych pytań przez uczniów, bo same środki stylistyczne są jeszcze przez nich możliwe do rozpoznania, tak? Gdy mamy tutaj wiersz, mają znaleźć te epitety czy inne porównania, to okej, to jeszcze są w stanie zrobić, ale pytań o funkcje naprawdę nie znoszą, więc warto tutaj od razu wykorzystać to pytanie jako okazję do swego rodzaju powtórki związanej właśnie z tymi funkcjami. I teraz spójrzmy, jaką mamy proponowaną odpowiedź za jeden punkt. Pytania retoryczne pokazują negatywny stosunek autorki do działań, które za punkt wyjścia do oceny kobiet przyjmują ich zestawienie z mężczyznami jako wzorcami w różnych sferach życia. Sugerują także odpowiedź na pytanie postawione w nagłówku. I przede wszystkim warto by było, abyśmy teraz cofnęli się do tego trzeciego akapitu tekstu numer jeden i zobaczyli, o jakich pytaniach retorycznych w ogóle tutaj jest mowa. Czyli wracamy do tekstu numer jeden i szukamy w trzecim akapicie, czyli w tym takim najbardziej rozbudowanym, pytań retorycznych. I zobaczcie, proszę, tutaj mamy taki fragment: kobieta już jest człowiekiem, ale czy takim samym jak mężczyzna? A może jest tylko jego dopełnieniem, uzupełnieniem? Może nie jest jednostką samoistną? Może jest istotą za czyny swe nieodpowiedzialną? Może sama sobie rządzić nie potrafi? I tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj te właśnie pytania, to są pytania retoryczne, zaznaczę. O, proszę, one są podkreślone. Mamy ich faktycznie sporo w jednym miejscu i tak naprawdę trzeba podczas analizowania odpowiedzi udzielonych na to właśnie pytanie zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie na to, czy uczniowie zauważają między innymi związek tych pytań, które zostały przeze mnie podkreślone, z tym pytaniem, które znajduje się w tytule naszego tekstu. Czy kobieta powinna mieć te same prawa co mężczyzna? Bo tak naprawdę to te pytania retoryczne, które znajdują się w trzecim akapicie, są nawiązaniem do pytania postawionego w tytule. I to jest pierwsza taka bardzo ważna rzecz, która może pojawić się w odpowiedziach uczniów i może zostać uznana za odpowiedź prawidłową. Ale druga taka kwestia, na którą w tej proponowanej odpowiedzi zwracamy uwagę, dotyczy negatywnego stosunku autorki do działań, które za punkt wyjścia do oceny kobiet przyjmują ich zestawianie z mężczyznami. Czyli zobaczcie, proszę, że my w tych pytaniach retorycznych mamy tak naprawdę ciągłe zestawianie. Kobiety, mężczyźni, kobiety nieodpowiedzialne, może nie potrafią sobą rządzić, może nie są samoistne, może są tylko uzupełnieniem, i mężczyźni, mężczyźni jako ten wzorzec. I widzimy, patrząc na dalszą część tekstu, że jednoznacznie autorka nie odpowiada twierdząco na te pytania. Ona podkreśla, że kobieta jest takim samym człowiekiem jak mężczyzna, nie jest tylko jego uzupełnieniem, jest jednostką samoistną, dostatecznie rozwiniętą, dostatecznie zdolną, aby była w stanie poradzić sobie z wieloma problemami. Więc tutaj widzimy negatywny stosunek autorki do tych pytań, a właściwie negatywną odpowiedź udzielaną przez autorkę na te pytania w kolejnych częściach tekstu i nawiązanie do tego pytania postawionego w tytule. Dobrze, czyli to zadanie też mamy omówione. Idziemy do zadania trzeciego, tutaj prawda, fałsz, zadanie za dwa punkty. Warto zwrócić uwagę, że komplet punktów, czyli dwa punkty będą udzielone wtedy, kiedy wszystkie odpowiedzi będą poprawne. Z kolei, jeśli uczniowie na trzy pytania, trzy właściwie odpowiedzi zaznaczą prawidłowo, to otrzymają jeden punkt. Poniżej trzech odpowiedzi udzielamy 0 punktów. I teraz przeanalizujmy te zdania. Autorki obu tekstów wskazują, że aktywność życiowa i jej skutki podkreślają wartość kobiet. I to jak najbardziej jest zgodne z prawdą, zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie to, co Kazimiera Bujwidowa w swoim tekście głosiła, bo Cecylia Walewska skupiła się bardziej na tej sferze związanej z nauką, tak? Mówiła o naukowczyniach, o ich zaangażowaniu, ale jeśli chodzi o Kazimierę Bujwidową, to ona zwróciła uwagę także na taką aktywność codzienną, można powiedzieć, tych kobiet. Wróćmy sobie może nawet do tego fragmentu, który dotyczy kobiet, które przez cały dzień są schylone nad balią, warsztatem, które pracują w polu, pracują w ogrodzie, oporządzają dziatwę i męża. Tak? Więc tutaj mamy takie docenienie też aktywności domowych, spraw związanych z tymi faktycznie codziennymi obowiązkami, więc warto podkreślić
że Kazimiera Bujwidowa zwraca dużą uwagę na tę kwestię, z kolei Cecylia Walewska koncentruje się na tych kobietach działających w sferze naukowej. Niemniej autorki obu tekstów wskazują, że ta aktywność życiowa kobiet i skutki tej aktywności podkreślają wartość kobiet, podkreślają to, że te kobiety zasługują na docenienie niezależnie od tego, czy są związane ich odkrycia albo ich działalność z mężczyznami, czy też nie, czy mężczyźni to doceniają, czy też nie, więc zdecydowanie jest to prawda, możemy sobie to zaznaczyć. Drugie zdanie. Cecylia Walewska zwraca uwagę na wpływ edukacji poza granicami kraju, na wykształcenie kobiet i ich sytuację życiową, zaś Kazimiera Bujwidowa nie eksponuje tego problemu. I tutaj tak naprawdę uczniowie powinni wrócić jeszcze raz do tego tekstu, zwłaszcza Kazimiery Bujwidowej, bo pierwsza część wydaje mi się, że jest w miarę jasna i przejrzysta, bo tak, Cecylia Walewska opisuje tą edukację poza granicami, zwracając uwagę na to, że kobiety w Polsce bardzo często nie miały możliwości rozwijania swoich naukowych aspiracji. Z kolei Kazimiera Bujwidowa, ona przywołuje te dwie naukowczynie, tam miałyśmy Marię Curie-Skłodowską i jeszcze Rosjankę, na którą zwróciła ona uwagę, Zofię Kowalewską, tak? Ale zwróćcie proszę uwagę, że to są tylko dwa przykłady dowodzące temu, że zarówno z matematyką, jak i z chemią, czyli z takimi dziedzinami, które są uważane za wyjątkowo trudne, kobiety także sobie radzą i w tym przypadku zdobyły one posady profesorów na uniwersyteckich katedrach. Ale my tutaj nie mamy tak naprawdę jakiegoś wyjaśnienia związanego z tym, czy to ma dotyczyć zagranicy, czy to ma dotyczyć Polski, więc tutaj faktycznie Kazimiera Bujwidowa nie eksponuje tego problemu związanego z kształceniem za granicą. Więc zaznaczamy także prawdę. Idziemy do kolejnego zdania. W tekście pierwszym i drugim istotną jest myśl o konieczności wykorzystania potencjału i zdobytych umiejętności w swoim kraju. I teraz tutaj pojawia się pierwsze zdanie, które powinno nas tak naprawdę na dłużej zatrzymać, bo teraz kwestia dotycząca wykorzystania umiejętności w swoim kraju. Czy ona jest w ogóle podjęta przez którąkolwiek z tych autorek? Jak sobie przypomnimy taki fragment dotyczący powrotu ptaków, to były bodajże żurawie, o, w tym momencie, w tym akapicie mamy ten fragment przywołany, jak żurawie ściągają ku nam do wolnej Polski uczone nasze, żeby dorobkiem swoim dźwigać naród i być wszędzie tam, gdzie wiedzę swoją i plony doświadczeń i wielkie umiłowania dać mogą. Tutaj faktycznie potrzeba tego powrotu, tak? Potrzeba dzielenia się tym, co z tych zagranicznych uniwersytetów kobiety wyniosły, jest podkreślona, ale czy taki wątek mamy też podjęty w tekście Kazimiery Bujwidowej? Jak sobie przypomnimy poszczególne akapity, to tam się bardzo przydałyby nam te słowa kluczowe właśnie gdzieś po prawej czy po lewej stronie wynotowane. Pierwsze dwa akapity skoncentrowane na tych pytaniach, które były w średniowieczu popularne i które mają tak naprawdę równie wielki sens, co teraz to pytanie, czy kobieta powinna mieć te same prawa co mężczyzna, więc dwa pierwsze akapity nam odpadają. Potem mamy kolejny, w którym pokazuje się, o czym tak naprawdę we współczesnym świecie trzeba myśleć, co jest naprawdę istotne. I w tym najbardziej rozbudowanym akapicie mamy takie podważenie tego, że wcale kobiety nie są gorsze, że to, że na przykład mózg kobiecy waży mniej niż mózg męski, to nie jest żadnym wyznacznikiem ilorazu inteligencji. Mamy tu przywołane te dwa nazwiska, o których mówiłyśmy sobie przed chwilą, ale niczego tak naprawdę o kraju, o powrocie do kraju na tej pierwszej stronie nie widzimy. Potem znowu powrót do pytań i pokazanie, docenienie tej roli, tego zaangażowania w sprawy codzienne. I ostatni akapit poświęcony tym, którzy na kobietę patrzą w zupełnie inny, taki mocno uprzedmiotawiający sposób, tak, traktujący wyłącznie kobiety jako pewnego rodzaju ozdobę. Więc nie, my tutaj nie mamy tego wątku podjętego w tekście Kazimiery Bujwidowej, wobec czego musimy zaznaczyć, że jest to zdanie fałszywe. I idźmy do czwartego. Obie autorki jako uzasadnienie swoich racji przywołują sukces Marii Skłodowskiej-Curie. No i zdecydowanie jest to punkt wspólny, bo tak jak analizowaliśmy sobie przed chwilą te poszczególne fragmenty i poszczególne akapity, to widzieliśmy, że zarówno Bujwidowa, jak i Walewska sięgają po nazwisko znanej polskiej uczonej po to, aby pokazać, że jest ona w ogóle jedną z takich, jedną z nielicznych, kojarzonych, znanych z imienia i z nazwiska Polek, które poradziły sobie w tym wymagającym świecie nauki zdominowanym przez mężczyzn. Więc trzecie zadanie też mamy omówione, idźmy do czwartego. W jaki sposób role stereotypowo przypisywane kobietom w społeczeństwie wpływały na ich prawa
Odpowiedz, odwołując się do wypowiedzi Kazimiery Bujwidowej. I tutaj koniecznie musimy podkreślić, że odwołując się do wypowiedzi Kazimiery Bujwidowej nie znaczy cytowania wypowiedzi Kazimiery Bujwidowej. Jeżeli w poleceniu nie mamy jasno i wyraźnie powiedziane zacytuj, to nie, nie korzystamy z cytatów, to trzeba też uczniom bardzo mocno podkreślać, bo to jest częstym błędem, zwłaszcza wówczas, kiedy nie do końca mają pomysł na to, jak jakiś fragment ubrać w swoje słowa, więc nawet niekiedy nie zaznaczając, że jest to wypowiedź wyniesiona z tekstu, starają się gdzieś tam przemycić pewne wyrażenie, pewien fragment, co oczywiście musi być wyzerowane. I teraz tak, role stereotypowo przypisywane kobietom w społeczeństwie i ich wpływ na prawa kobiet. I teraz tutaj proponowana odpowiedź nam głosi, że stereotypowe role, które od dawna przypisywano kobietom, pozbawiały je praw w społeczeństwie. Traktowane były przedmiotowo, uzależniane od mężczyzn. Ten sposób myślenia akceptowany przez pewne grupy ludzi hamował postępowe zmiany społeczne. I w tej odpowiedzi musimy tak naprawdę zwrócić uwagę na to, czy uczniowie negatywnie oceniają wpływ tych stereotypowych ról na prawa kobiet. To jest kluczowe. Jeśli ten negatywny wpływ jest podkreślony, niezależnie od tego, czy do tego zostanie użyte słowo negatywne, czy uprzedmiotawiający, czy jeszcze inny, który będzie jednoznacznie wskazywał na charakter, na ten negatywny charakter właśnie ról stereotypowych, to jest to zadanie, za które faktycznie możemy przyznać punkt pod warunkiem, że to odwołanie do wypowiedzi Kazimiery Bujwidowej znajdziemy. W tym przypadku to odwołanie dotyczy tych zmian społecznych, tak? Bo na samym końcu Kazimiera Bujwidowa podkreśla, że ponieważ ci ludzie, którzy traktują te kobiety jako ozdoby, to stoją poza życiem i przejdzie ta życiowa fala mimo nich i kobiety pomimo ich protestu prawa dla siebie zdobędą. Czyli to stereotypowe patrzenie na kobiety jako na tylko w cudzysłowie ładną buzię nie spowoduje tego, że kobiety zostaną na zawsze zamknięte w tych domach. W każdym razie trzeba podkreślić właśnie na przykład ten wątek związany ze zmianami społecznymi, tak? Że takie podejście hamowało te zmiany społeczne. To można uznać za odwołanie do tekstu Kazimiery Bujwidowej, ale oczywiście takich odwołań może być znacznie, znacznie więcej, bo chociażby mamy ten wątek związany ze stawianiem tych pytań, z sensem stawiania tych pytań, czy kobieta ma, czy powinna mieć takie same prawa jak mężczyzna, tak? Takie stawianie takich pytań jest związane z tymi stereotypowymi rolami, z tym stereotypowym podziałem na kobiety, które w pewien sposób mają zarezerwowaną dla siebie sferę prywatną, czyli dom, dzieci, i na mężczyzn, którzy mają dla siebie zarezerwowaną tą sferę publiczną, związaną na przykład z pracą zawodową. Więc jeśli tylko tutaj to odwołanie, czy to w odniesieniu do pytań stawianych przez Kazimierę Bujwidową, czy to w odniesieniu do tych zmian społecznych, ich spowalniania przez osoby uważające, że kobieta powinna tylko pięknie wyglądać, jeśli to się pojawi, jako uzasadnienie odwołanie do wypowiedzi Kazimiery Bujwidowej, to śmiało możemy tutaj punkcik za to pytanie przyznać. I idziemy do zadania piątego. Czy myśl Kazimiery Bujwidowej, że kobieta jest istotą samoistną, samodzielną i dostatecznie silną, aby sobie w trudnych zapasach z życiem poradzić, znajduje potwierdzenie w tekście Cecylii Walewskiej? Odpowiedź uzasadnij. Jeśli faktycznie uczniowie przeczytają nam te teksty ze zrozumieniem, to powinni sądzić, że tak, ta myśl Kazimiery Bujwidowej znajduje potwierdzenie w tekście Cecylii Walewskiej, bo obie tutaj stoją na straży podobnego stanowiska dotyczącego tego, że kobiety są samodzielne, mogą poradzić sobie z licznymi trudnościami, niezależnie od tego, jakiej sfery te trudności dotyczą. Więc spójrzmy na proponowaną odpowiedź, zastanówmy się nad tym, co musiałoby się w niej pojawić, a co nie. To, że znajduje potwierdzenie w tekście, to jak najbardziej musi paść. Autorka drugiej wypowiedzi przywołuje sylwetki kobiet, które wbrew przeciwnościom podjęły trud kształcenia również na uczelniach zagranicznych. Osiągnęły sukces w wielu dziedzinach nauki, także według Bujwidowej w tych najtrudniejszych, czyli chemii i matematyce. I konkretnym przykładem może być tutaj postać Marii Skłodowskiej-Curie. Więc tak naprawdę tutaj mamy to uzasadnienie odwołujące się poniekąd do obu tekstów, tak? Bo mamy
dowieść, że Kazimiera Bujwidowa, a właściwie, że Cecylia Walewska zgadza się pod tym kątem z Kazimierą Bujwidową. I bardzo dobrze, żeby uczniowie tutaj zwrócili uwagę na wątek tej postaci, tej samej postaci, którą przywołuje jedna i druga autorka, czyli właśnie tej Marii Skłodowskiej-Curie. Ale jeśli to nazwisko nie padnie, a zostanie na przykład wykorzystane to, że ogółem kobiety sobie radziły na uczelniach zagranicznych, że kobiety były w stanie dokonywać odkryć naukowych, a Kazimiera Bujwidowa twierdzi, że samodzielnie w różnych dziedzinach życia, w różnych sferach życia były w stanie poradzić sobie z trudnościami, to możemy to uznać faktycznie za prawidłowe uzasadnienie odnoszące się do tego, że myśl Bujwidowej znajduje potwierdzenie w tekście Walewskiej. I ostatnie zadanie z tej części, które uczniom przez długi czas sprawiało wiele problemów ze względu na to, że notatka syntetyzująca zastąpiła streszczenie. Na podstawie obu tekstów napisz syntetyzującą notatkę na temat wpływ nauki na prawa kobiet i ich pozycję w społeczeństwie. Twoja wypowiedź powinna liczyć 60, od 60 do 90 wyrazów. W ocenie będzie brana pod uwagę poprawność językowa. I my tutaj oczywiście mamy tą punktację rozpisaną w tabelce, na które kwestie trzeba zwrócić uwagę, tak? I musimy to podkreślać cały czas, cały czas, cały czas, że w tej notatce syntetyzującej musi znaleźć się przedstawienie stanowiska każdego autora, tak? Czyli autor A myśli tak, autor B myśli siak. Następnie musimy zestawić ze sobą te stanowiska, zadać sobie pytanie, ok, jakie są punkty wspólne, albo wręcz przeciwnie, jakie są rozbieżności pomiędzy myśleniem jednego i drugiego autora. I do tego wszystkiego musimy pamiętać, że to być faktycznie nie taki zbiór luźnych myśli o jednym i o drugim tekście, tylko musi być to spójna wypowiedź, która będzie charakteryzowała się logiczną i zorganizowaną całością, a do tego wszystkiego mieszczącą się w tym limicie od 60 do 90 wyrazów. I teraz, jak mogłaby brzmieć taka proponowana notatka syntetyzująca, pamiętając o tym, jaki jest temat, tak? Czyli wpływ nauki na prawa kobiet i ich pozycję w społeczeństwie. Proponujemy na przykład taką notatkę syntetyzującą. Rozwój nauki pozytywnie wpłynął na prawa kobiet i ich sytuację w społeczeństwie, czego potwierdzenie znaleźć można w tekstach Kazimiery Bujwidowej i Cecylii Walewskiej. Pierwsza z autorek zauważyła, że chociaż przez wieki starano się dowodzić, że kobiety są gorsze od mężczyzn, między innymi ze względu na wielkość mózgu, ostatecznie okazało się to nieprawdą. Z kolei Cecylia Walewska skupiła się na roli, jaką kobiety odegrały w rozwoju nauki, zwłaszcza na zagranicznych uniwersytetach, gdzie mogły się kształcić. Obie autorki podkreślają jednak, że kobiety świetnie radziły sobie z trudnościami i przyczyniły się do zmian społecznych. I teraz przeanalizujmy, co w tej przykładowej notatce się wydarzyło. Postaram się ją tutaj wrzucić do tego naszego arkusza. Zastanawiam się tylko, gdzie mogłabym znaleźć miejsce na nią, ale myślę, że o, ta przestrzeń powinna być wystarczająca, tylko teraz pytanie, czy PDF będzie chciał ze mną na tyle współpracować, aby pozwolić mi na umieszczenie takiego tekstu, ale myślę, że będzie to możliwe. Zaraz powinno się to pojawić. O, proszę bardzo, mamy. Ja to jeszcze teraz rozwinę tak, aby było bardziej czytelne. I zaraz sobie przeanalizujemy poszczególne elementy, które w tej notatce syntetyzującej można znaleźć. Rozwój nauki pozytywnie wpłynął na prawa kobiet i ich sytuację w społeczeństwie. Zobaczcie, pierwsza kluczowa część tego zdania, czyli rozwój nauki, który był w temacie, jest oceniony jako mający pozytywny wpływ. Czyli to nie jest takie tam lelum po lelum, że ogółem wpłynął, ale mamy konkret, pozytywnie wpłynął. Czyli jeżeli uczniowie napiszą, że wpłynął, nie użyją tego słowa pozytywnie, to czy to jest notatka, która nie powinna być oceniona na przykład na maksa punktów? Niekoniecznie, bowiem na przykład ta konkluzja, że to był pozytywny wpływ, może pojawić się na końcu, albo może po prostu wynikać z tekstu, tak? Więc na to musimy być wyczuleni, czego potwierdzenie znaleźć można w tekstach Kazimiery Bujwidowej i Cecylii Walewskiej. Takie pokazanie, że będziemy teraz się odwoływać do dwóch autorek, pozytywnie tutaj wpływa na spójność tej notatki, ale też nie jest wymagane. Pierwsza z autorek, czyli zobaczcie, mamy pokazanie, że jeden autor to myśli tak, że chociaż przez wieki starano się dowodzić, że kobiety są gorsze od mężczyzn, między innymi ze względu na wielkość mózgu, ostatecznie okazało się to nieprawdą. Więc mamy stanowisko numer jeden. I teraz będzie stanowisko numer dwa, Cecylii Walewskiej, która skupiła się na roli, jaką kobiety odegrały w rozwoju nauki,
zwłaszcza na zagranicznych uniwersytetach, gdzie mogły się kształcić. Więc mamy podkreślenie tego, co najważniejsze w tym tekście, tak? Czyli, że tutaj chodzi o ten rozwój nauki, zwłaszcza o te zagraniczne uniwersytety, bo no, wiemy, jak w Polsce w tamtym czasie możliwości kształcenia wyglądały. I czy jest konkluzja, czy jest zestawienie tych dwóch myśli? Jest w ostatnim zdaniu. Obie autorki podkreślają jednak, że kobiety świetnie radziły sobie z trudnościami i przyczyniły się do zmian społecznych. Tutaj jest pokazany właśnie ten konkretny pozytywny wpływ, konkretny rezultat, punkt wspólny pomiędzy myśleniem tych dwóch twórczyń. Więc widzimy, że notatka syntetyzująca w tym przypadku jest rozbudowana, bo mamy 90 wyrazów, czyli maksymalnie wykorzystany limit. Cały czas, tak jak mówię, warto podkreślać, żeby się tego limitu trzymać, bo jak 60-90, to faktycznie lepiej, aby uczniowie pamiętali, że są ograniczeni tą liczbą wyrazów. I tak jak wspomniałam, może być tak, że ich uwagę przyciągnie coś innego, aniżeli na przykład to, że przez wieki starano się dowodzić, że kobiety są gorsze od mężczyzn. Bo przecież mogą napisać na przykład o tym, że Kazimiera Bujwidowa podkreśla, że kobiety świetnie sobie radzą nie tylko w tej sferze publicznej, ale też w tej sferze domowej. Albo że podkreśla, że to pytanie, które widzimy w tytule jej tekstu, jest pytaniem bezsensownym ze względu na to, ile rzeczy mogą robić kobiety, w ilu rzeczach świetnie sobie radzą kobiety. I to też jest jak najbardziej okej, tak? Ale to chodzi o jedną z takich wybijających się, jedną z głównych myśli, na którą zwraca uwagę ta autorka numer jeden, potem Cecylia Walewska. W tym przypadku tej Cecylii Walewskiej mamy mniejszą liczbę tych myśli głównych, które można zauważyć, więc tutaj raczej ten rozwój nauki, te zagraniczne uniwersytety dobrze byłoby, aby się pojawiły i koniecznie albo ten punkt wspólny, albo oczywiście może to być jakiś punkt różnicujący, na który uczniowie zwrócą uwagę, prawda? W każdym razie taka notatka syntetyzująca mogłaby być oceniona na maksymalną liczbę punktów. Możemy teraz śmiało zabrać się za część drugą, czyli za test historyczno-literacki. I zaczynamy od fragmentu wziętego z Biblii, od fragmentów, właściwie powinnam powiedzieć, wziętych z Biblii. I będziemy tutaj mieli fragmenty Księgi Hioba. Fragment numer jeden. Odszedł szatan sprzed oblicza pańskiego i obsypał Hioba trądem złośliwym, od palca stopy aż do wierzchu głowy. Hiob wziął więc skorupę, by się nią drapać, siedząc na gnoju. Rzekła mu żona, jeszcze trwasz mocno w swej prawości? Złorzecz Bogu i umieraj. Hiob jej odpowiedział, mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy? W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami. Fragment drugi. Człowiek swej drogi jest nieświadomy. Bóg sam ją przed nim zamyka. Płacz stał mi się pożywieniem, jęki moje płyną jak woda, bo spotkało mnie, czegom się lękał. Bałem się, a jednak to przyszło. Nie znam spokoju ni ciszy. Nim spocznę, już wrzawa przychodzi. Fragment trzeci. Czy Boga złem osłonicie? Wszechmogącego obronicie kłamstwem? Tak jego stronę trzymacie? Czy rzecznikami jesteście Bożymi? Czy dobrze by było, gdyby was doświadczył? Czy można z niego szydzić jak z człowieka? Przywoła was do rozsądku, jeśli w ukryciu stronniczo mówicie, czy majestat nie budzi lęku, czy nie przejmuje was grozą? Zdaniami z piasku wystrofujecie, wszak wasze tarcze są z gliny. Milczcie, niech ja teraz powiem, cokolwiek może przyjść na mnie. Między zęby stale biorę swe ciało, własne swe życie nadstawiam. Choćby mnie zabił wszechmocny, ufam i dróg moich przed nim chcę bronić. To mi wystarczy za obronę, nieprawy do niego nie dojdzie. I tutaj pierwsza część tego zadania, bo zadanie składa się z dwóch, bo można powiedzieć, że mamy dwa osobne zadania właściwie. I pierwsze z nich, czyli 7,1, ma polegać na tym, że uczniowie mają wyjaśnić, co jest przyczyną cierpienia doświadczanego przez głównego bohatera Księgi Hioba. No, myślę, że to, że głównym bohaterem Księgi Hioba jest Hiob, to nie jest jakiś poważny problem na samym początku. A w kontekście tej przyczyny cierpienia mamy taką proponowaną odpowiedź. Główny bohater Księgi Hioba został wystawiony przez Boga na próbę. Pomimo tego, że wiódł prawe życie, stracił dzieci, majątek oraz zachorował na trąd. Było to przyczyną jego cierpienia, jednakże nie odwrócił się od Boga. I co tutaj jest kluczowe? Kluczowe jest to, aby uczniowie podali konkrety. Czyli nie wystarczy powiedzieć, że no generalnie to Hiob zmagał się z trudnościami, albo że Hiobowi było, niełatwo w jego życiu.
Ma być konkret. I teraz niezależnie od tego, czy ten konkret będzie tak szczegółowo opisany jak tutaj, że wiódł prawe życie, stracił dzieci, majątek i zachorował na trąd, czy uczniowie skupią się na przykład na tym, że po prostu stracił najbliższych, stracił swój majątek i na przykład nie wiem, nie wspomną o tej chorobie, to i tak będzie odpowiedzią na to pytanie, tak? Czyli chodzi o wskazanie konkretnych elementów, konkretnego przynajmniej jednego elementu, przynajmniej jednej przyczyny tego cierpienia, tak? I kolejne pytanie. Czy postawa przyjęta przez Hioba przypomina postawę, którą reprezentuje jego żona? I proponujemy taką odpowiedź, że postawa przyjęta przez Hioba nie przypomina postawy reprezentowanej przez jego żonę. Wspomniana kobieta namawia swojego męża do złorzeczenia Bogu w związku z trudnymi doświadczeniami, które dotknęły ich rodzinę. Hiob jednak nie zmienia swojego stanowiska, pozostaje Bogu wierny i pokornie przyjmuje cierpienie. I teraz musimy pamiętać o jednej rzeczy. Uczniowie nieprzypadkowo mają do dyspozycji konkretne fragmenty, tak? I tutaj w tych fragmentach pojawia się ta żona, która mówi do Hioba w następujący sposób. Jeszcze trwasz mocno w swej prawości, złorzecz Bogu i umieraj. Czyli widzimy, że w jej przypadku mamy już ten kryzys, mamy zwątpienie, czy to ma jakikolwiek sens. Czyli to jest postawa zupełnie inna, aniżeli w przypadku Hioba. I teraz jeśli my sobie spojrzymy ogółem na Hioba, to wiemy, że on też miał kryzys, bo on nie rozumiał tego, co się dzieje. Ale pomimo tego niezrozumienia od Boga w żadnym momencie się nie odwrócił, nie złorzeczył mu, a postawa jego żony jest faktycznie zgoła inna, więc tutaj na tę odmienność trzeba zwrócić uwagę i to musi zostać wyrażone w tej proponowanej odpowiedzi. Idziemy do zadania ósmego i mamy się zapoznać z obrazem. I teraz jak będzie wyglądał ten obraz? W taki sposób. I teraz, jeśli chodzi o właśnie ten tekst kultury, to pytanie brzmi następująco. Jaki motyw został ukazany na powyższym obrazie? Wyjaśnij jego znaczenie. No i tutaj podpowiedzią dla uczniów jest oczywiście to, co znajduje się w opisie źródła. Mam tutaj tę podpowiedź w języku angielskim skonstruowaną, ale wiemy, że ten motyw dance macabre, bowiem o niego będzie chodziło, jest szczególnie popularny wówczas, gdy omawia się oczywiście epokę średniowiecza. Więc proponowana odpowiedź brzmi następująco. Na powyższym obrazie został ukazany motyw dance macabre, czyli motyw tańca śmierci, który był szczególnie popularny w średniowieczu. W tanecznym chorowodzie znajdowali się przedstawiciele różnych warstw społecznych. Symbolizowało to równość wszystkich ludzi wobec śmierci. I co jest kluczowe? Nazywanie tego motywu, czy my tutaj będziemy mieli nazwę oryginalną Dance Macabre, czy motyw tańca śmierci, to obie jakby wersje są poprawne, o tym trzeba pamiętać i wyjaśnienie znaczenia. Czyli trzeba powiedzieć, uczniowie muszą nam powiedzieć o tym, że to miało odnosić się do równości ludzi, do tego, że niezależnie od posiadanego majątku, niezależnie od przynależności do konkretnej warstwy społecznej, każdy człowiek umrze i wszyscy wobec tego zjawiska są tacy sami, podlegają tym samym prawom, można powiedzieć. I idziemy do dziewiątego zadania, trzeba się zapoznać z tekstem. Synku miły i wybrany, rozdziel z matką swoje rany. A wszaką cię, synku miły, w swym sercu nosiła, a takież tobie wiernie służyła. Przemów k matce, bych się ucieszyła, bo już jedziesz ode mnie, moja nadzieja miła. I pytanie dotyczące tego zadania brzmi następująco. Ile razy w podanym fragmencie podmiot liryczny przywołuje adresata? Uzasadnij swoją odpowiedź i potwierdź ją cytatami. No i tutaj jest pułapka ukryta, bowiem synku miły i wybrany, właściwie możemy powiedzieć, synku miły i wybrany to jest pierwszy zwrot do adresata. Do adresata, czyli w tym przypadku wiemy, że do Jezusa, bowiem to z nim rozmawia w Lamencie Świętokrzyskim Maryja. Rozdziel z matką swoje rany, a wszaką cię, synku miły, mamy tutaj drugi zwrot do adresata. W swym sercu nosiła, takież tobie wiernie służyła. Przemów k matce, bych się ucieszyła, bo już idziesz ode mnie. Moja nadzieja miła. I to tu jest ta pułapka, której wielu uczniów może nie zauważyć, bowiem tu też mamy zwrot do adresata. Moja nadzieja, dzisiaj byśmy powiedzieli moja nadzieja miła, tak? Więc to też jest zwrot do Jezusa, z którego korzysta Maryja. Więc po pierwsze, musi pojawić się wskazanie, że to trzy razy ten adresat został przywołany i muszą być wypisane poszczególne fragmenty, bowiem w poleceniu mamy potwierdź ją cytatami, więc skoro cytaty, to wiemy, że śmiało po nie można sięgać. I tutaj widzimy, jak ta proponowana odpowiedź faktycznie będzie wyglądała.
I idziemy od razu do zadania 10, gdzie trzeba zapoznać się z pieśnią 9 Kochanowskiego. Nie porzucaj nadzieję, jakoć siekolwiek dzieje, bo nie już słońce ostatnie zachodzi, a po złej chwili piękny dzień przychodzi. Ale człowiek zhardzieje, gdy mu się dobrze dzieje. Więc też kiedy go fortuna omyli, wnet głowę zwiesi i powagę zmyli. Lecz na szczęście wszelakie, serce ma być jednakie, bo z nas fortuna w żywe oczy szydzi. To da, to weźmie, jako się jej widzi. Ty nie miej za stracone, co może być wrócone. Siła Bóg może wywrócić w godzinie, a kto mukolwiek ufa, nie zaginie. I teraz pytanie dotyczy tego, jaki stosunek do otaczającego świata prezentuje podmiot liryczny. I w tym przypadku widzimy proponowaną odpowiedź następującą. W pieśni wyrażona została postawa optymistyczna. Zgodnie z prawami natury po złych chwilach nastąpią dobre. Należy więc zachować spokój i równowagę, nie załamywać się trudnościami i zawierzyć Bogu, który opiekuje się człowiekiem. I teraz, jeśli uczniowie odpowiedzą nam w troszeczkę inny sposób i na przykład nie użyją takiego sformułowania postawa optymistyczna, tylko napiszą, że podmiot liryczny z pokorą i z ufnością przyjmuje to, co się dzieje i ten podmiot liryczny wie, że po trudnych chwilach nadejdą chwile dobre, ale że jednocześnie człowiek nie może być niczego pewnym, bo ta fortuna, która ma symbolizować los, jest bardzo zmienna, to też można jak najbardziej tutaj uznać za prawidłową odpowiedź, bowiem tu jest kilka aspektów związanych z tą postawą, które można podkreślić. Więc czy to będzie postawa optymistyczna, czy postawa związana z ograniczonym zaufaniem, czy postawa bazująca na przekonaniu, że po trudnych chwilach nadejdą dobre chwile, to są wszystko odpowiedzi tutaj oscylujące wokół tego, co możemy wywnioskować, że Jan Kochanowski miał na myśli. I idziemy do zadania 11, czyli do naszego skąpca i mamy tutaj następujący fragment. Anselm, niebo moje dzieci, nie wracam mnie wam po to, abym się miał sprzeciwiać waszym pragnieniom. Panie Harpagonie, domyślasz się zapewne, że wybór młodej osoby skieruje się raczej do syna niż do ojca. Et, nie każ sobie tłumaczyć tego, co nie jest zbyt przyjemne słyszeć i zgódź się, jak ja się godzę, na te oba małżeństwa. Harpagon, abym mógł zebrać myśli, trzeba by mi ujrzeć wprzód moją szkatułkę. Kleant. Ujrzysz ją, ojcze, zdrową i nietkniętą. Harpagon. Nie mam pieniędzy na wyposażenie dzieci. Anselm. Dobrze więc, znajdę je za pana, niech cię o to głowa nie boli. Harpagon. Zobowiązujesz się ponieść wszystkie koszty? Anselm. Ależ dobrze, owszem. No, czyś zadowolony? Harpagon. Dobrze, ale pod warunkiem, że na wesele sprawisz mi nowe ubranie. Anselm, a teraz pójdźmy podzielić się tym niespodzianym szczęściem z waszą matką, Harpagon, a ja pójdę uściskać moją kochaną szkatułkę. No i widzimy dwie różne postawy, jeszcze zanim dojdziemy do samego pytania, które brzmi następująco. Jakimi wartościami kierują się w życiu Anselm i Harpagon? W swojej odpowiedzi odwołaj się do powyższego fragmentu oraz całego utworu. Pamiętamy o tym, że odwołaj się, to nie znaczy cytuj, i tutaj mamy dwa elementy, konieczność odwołania do fragmentu i do całego utworu. I proponowana przez nas odpowiedź brzmi następująco. Anselm i Harpagon kierują się w życiu zupełnie innymi wartościami. Dla Harpagona największe znaczenie mają pieniądze. Szkatułka z kosztownościami jest dla niego znacznie ważniejsza niż szczęście jego dzieci, Elizy i Kleanta. Z kolei dla Anselma majątek nie jest najistotniejszy. Zgadza się pokryć wszelkie koszty, których nie chce ponieść Harpagon. Dobro jego dzieci jest dla niego najważniejsze. I teraz zobaczcie, czy mamy te wszystkie kryteria, o których powiedzieliśmy, spełnione? Jak najbardziej. Bo mamy na samym początku konkretnie te wartości przywołane, że one są różne, tak? Wyjaśnione, że te wartości są różne. No bo Anselm i Harpagon prezentują zupełnie inne postawy. Dla Harpagona najważniejsze są pieniądze, dla Anselma dobro rodziny, zwłaszcza, że też z tą rodziną wiemy, że przez jakiś czas nie miał takiego kontaktu, jaki chciał mieć. Więc tutaj konkretnie te postawy, te wartości, właściwie te wartości zostają nazwane, tak? I teraz czy mamy odwołanie do fragmentu? Mamy, bowiem pojawia się odwołanie do szkatułki z kosztownościami. Czy to może być inne odwołanie do fragmentu, na przykład dotyczące tego, że Anselm zgadza się pokryć wszystkie koszty, te, które miał ponieść Harpagon? Tak, wystarczy, jeśli tutaj do jednego z tych fragmentów odwołają się uczniowie, nie muszą odwoływać się do dwóch oczywiście, a jeśli chodzi o całość, no oczywiście tutaj odwołanie do całości też mamy, też jest istotne. Na przykład tutaj wykazują się uczniowie odwołaniem do całego utworu, gdy podkreślają, że dla Anselma dobro dzieci jest najważniejsze, tak? Tutaj mamy też powiedziane, że w przypadku Harpagona
a to szczęście Elizy i Klanta nie jest najistotniejsze, więc też ten wątek związany z dziećmi, z pojmowaniem rodzicielstwa, tego jak powinien w ogóle zachowywać się dobry rodzic, na co powinien zwracać uwagę, to też w utworze Moliera jest podjęte i to też można uznać za odwołanie do całości. I możemy przejść do zadania 12, w którym pojawia się pieśń o Narodzeniu Pańskim Franciszka Karpińskiego, znana nam również bardzo dobrze jako kolęda Bóg się rodzi. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. I zadaniem uczniów jest wypisanie z tego właśnie tekstu dwóch oksymoronów i określenie ich funkcji. I tutaj zwracamy też uwagę na to, żeby przyznać ten jeden punkt za prawną odpowiedź, to trzeba pamiętać o zachowaniu zasad związanych z zapisywaniem cytatów. W naszym arkuszu cytaty są wyszczególnione za pomocą kursywy, ale w przypadku uczniów dbamy o to, aby stosowany był faktycznie cudzysłów. Jeśli chodzi o te oksymorony, tutaj mamy oczywiście więcej przykładów wypisanych, to do uczniów należy decyzja, które z nich podadzą. Moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone, wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami. I trzeba pamiętać tutaj o jednej ważnej rzeczy, mianowicie o tym, że w kontekście oksymoronów przede wszystkim mówimy tak potocznie, że to jest taki odwrócony epitet, tak? Czyli nie zawsze mamy jednak do czynienia z tym, że rzeczownik łączy się tylko z przymiotnikiem. Czasami to jest coś innego, aniżeli przymiotnik, co nam ten rzeczownik będzie dookreślało, ale pamiętamy, że tak naprawdę najważniejsze jest to, aby mieć do czynienia z takim sprzecznym znaczeniem, z taką sprzecznością wewnętrzną w kontekście tej figury retorycznej. I funkcją tego właśnie środka stylistycznego jest przede wszystkim pokazanie, że to Boże Narodzenie miało taki charakter nadnaturalny, że totalnie zachwiało porządkiem świata, że były z nim związane, że było z nim związanych niezwykle wiele ważnych, takich niesamowitych zdarzeń, tak? Które podkreślały niesamowitość tych narodzin Boga właśnie. Okej, to mamy zrobione. Tą funkcję sobie omówiliśmy. Idziemy do 13 zadania, w którym mamy Ignacego Krasickiego i ptaszki w klatce. Czegóż płaczesz? Staremu mówił czyżyk młody. Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody. Tyś w niej zrodzon, rzekł stary, przeto ci wybaczę. Jam był wolny, dziś w klatce i dlatego płaczę. I tutaj pytanie dotyczące Ignacego Krasickiego i jego utworu Ptaszki w klatce brzmi następująco. Do jakiego wydarzenia historycznego można odnieść utwór? No i tutaj pewnego rodzaju kontekst historyczny jest wymagany od uczniów, znajomość pewnego kontekstu historycznego jest wymagana od uczniów i proponujemy taką odpowiedź związaną z tym, że bajkę Krasickiego można interpretować w kontekście rozbiorów polskich, które wpłynęły na losy różnych pokoleń Polaków. Więc jak sobie przypomnimy okoliczności, w których faktycznie Ignacy Krasicki tworzy okoliczności historyczne, to wiemy, że ta epoka oświecenia była związana z utraceniem niepodległości przez Polskę, z rozbiorami i to właśnie o ten fakt chodzi nam w tym zadaniu. I teraz idziemy do zadania 14. Tutaj nam się wkradł drobny błąd. My już go poprawiliśmy, więc na naszej stronie internetowej są arkusze z wersją poprawioną, bo chór aniołów nie w czwartej, a w trzeciej scenie Dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza wypowiada słowa: Pan maluczkim objawia, czego wielkim odmawia. Wymień dwóch bohaterów dramatu, których postawy może określać powyższa myśl. Uzasadnij swój wybór, odwołując się do treści utworu. No i tutaj to kluczowe zdanie, tak, o które pytamy uczniów. Pan maluczkim objawia, czego wielkim odmawia, dotyczy przede wszystkim postawy Konrada, który jest tym naszym głównym bohaterem Dziadów, i księdza Piotra. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, iż Konrad uważał, że on jest taką istotą niemalże boską, taką, która powinna mieć rząd dusz, bo w jego mniemaniu Bóg sobie nie radzi z ludźmi, z tym, co się dzieje w kontekście okoliczności historycznych. Więc Konrad walczy z Bogiem, o ten rząd dusz prosi, nadając sobie, można powiedzieć, takie w cudzysłowie szczególne uprawnienia, jest wielkim buntownikiem. I zupełnym jego przeciwieństwem jest ksiądz Piotr. Ksiądz Piotr, którego nie charakteryzuje taka pycha, taka buta, taki bunt jak Konrada,
i który można powiedzieć, że dostępuje tego, na czym Konradowi w rzeczywistości zależało, bo wizje prorockie ma przede wszystkim właśnie ten nasz ksiądz Piotr, który jest po prostu pokornym duchownym, któremu udaje się w tych prorockich wizjach poznać przyszłość Polski. Więc to na to zwracamy uwagę w kontekście analizowania odpowiedzi udzielanych przez uczniów na to zadanie 14. I idziemy do 15, gdzie trzeba się zapoznać z krótkim fragmentem pana Tadeusza. Ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem, a com widział i słyszał, w księgi umieściłem. I pojawia się pytanie dotyczące gatunku literackiego. W panu Tadeuszu wykorzystane zostały różne gatunki literackie. Nazwij ten, który można zauważyć w powyższym fragmencie i uzasadnij swój sąd. I z tym zadaniem wielu uczniów z racji mieszania rodzajów i gatunków literackich może mieć problem, więc podkreślamy, że nam tutaj chodzi o gatunek literacki, bo w panu Tadeuszu tych gatunków faktycznie zostało wykorzystanych wiele, bo tam mamy i elementy sielanki, i elementy gawędy, i elementy baśni. To oczywiście tylko kilka, tak, z tych gatunków, które w panu Tadeuszu się pojawiają. A w tym cytacie, znajdującym się w zadaniu 15, Adam Mickiewicz wykorzystał baśń, bo ten przywołany cytat jest takim elementem charakterystycznym dla zakończenia wielu baśni, tak? Oczywiście. On nie zawsze brzmi słowo w słowo w ten sposób, ale mniej więcej sens, kompozycja tego jest właśnie taka, tak? Że ktoś gdzieś tam był i to, co zauważył, to, czego doświadczył, to opisał w tych księgach, które teraz czytelnik może trzymać w dłoni. I idziemy do 16. Mamy tutaj dwa teksty. Mamy Adama Mickiewicza i mamy Asnyka. Adama Mickiewicza Odę do młodości, a właściwie fragmenty Ody do młodości. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy. Młodości dodaj mi skrzydła, niech nad martwym wzlecę światem, w rajską dziedzinę ułudy. Kędy zapał tworzy cudy. Młodości, ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca ludzkości całe ogromy przeniknij z końca do końca. Razem młodzi przyjaciele, w szczęściu wszystkiego są wszystkich cele. Jednością silni, rozumni szałem, razem młodzi przyjaciele. I ten szczęśliwy, kto padł wśród zawodu, jeżeli poległem ciałem, dał innym szczebel do sławy grodu. Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, łam, czego rozum nie złamie. Młodości, orla twych lotów potęga, jako piorun twoje ramię. Dalej bryło z posad świata, nowymi cię pchniemy tory. Aż opleśniałeś zbywszy się kory, zielone przypomnisz lata. I teraz Adam Asnyk do młodych, czyli zmienia nam się epoka, bo mieliśmy Adama Mickiewicza z romantyzmu, i teraz Adama Asnyka z pozytywizmu do młodych. Szukajcie prawdy jasnego płomienia, szukajcie nowych, nieodkrytych dróg. Za każdym krokiem w tajniki stworzenia coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia i większym staje się Bóg. Każda epoka ma własne cele i zapomina o wczorajszych snach. Nieście więc wiedzy pochodnie na czele i nowy udział bierzcie w wieku w dziele. Przyszłości podnoście gmach, ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży i wy winniście im cześć. I teraz mamy bardzo konkretne, bardzo szczegółowe pytanie dotyczące tego, czy podmioty liryczne w obu tekstach prezentują podobny stosunek do dorobku starszego pokolenia. I trzeba uzasadnić swoją odpowiedź, odnosząc się do przytoczonych fragmentów obu utworów. No i my, jak sobie przeanalizujemy te fragmenty, to kluczowe w przypadku Asnyka wydają nam się te dwa wersy. Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. I tutaj nam podmiot liryczny chce przekazać to, że chociażbyśmy mieli super świetne, fascynujące koncepcje dotyczące świata, porządku tego świata, to nie mamy zapominać o tym, co było, i nie wolno niszczyć tego dorobku przeszłych pokoleń, nie wolno gardzić mądrością przyszłych pokoleń, bo tam faktycznie są też takie elementy, po które warto sięgnąć i którymi warto się zainspirować. Inną postawę prezentuje podmiot liryczny w utworze Adama Mickiewicza, który nawołuje tych młodych do łamania, czego rozum nie złamie. Łamania, czyli zobaczcie, tutaj mamy do czynienia z obalaniem, prawda? Z tym obalaniem, który tak naprawdę podważał, którego sens podważał Asnyk. O, to chciałam zaznaczyć. Potem kolejna kwestia. Dalej bryło z posad świata, nowymi cię pchniemy tory. Czyli znowu mamy do czynienia z całkowitym przewróceniem tego dotychczasowego porządku, tak? Z przekonaniem, że to w młodości tkwi ta siła, a to właśnie w przeszłości mamy do czynienia
z tym, co zostało opisane w pierwszym wersie. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy. Widzimy, że w tych szkieletach ludów podmiot liryczny nie znajduje źródła inspiracji i to właśnie, na to właśnie musimy zwrócić uwagę w kontekście proponowanej odpowiedzi. Podmioty liryczne w obu tekstach prezentują odmienny stosunek do dorobku starszego pokolenia. Osoba mówiąca w wierszu pod tytułem Oda do młodości uważa, że starsze pokolenie, na którym nie należy się wzorować, charakteryzuje bierność. W związku z tym twierdzi, że to właśnie zaangażowanie ludzi młodych może pozytywnie wpłynąć na losy narodu. Z kolei podmiot liryczny występujący w tekście Asnyka docenia dorobek starszego pokolenia i sądzi, że nie można zapominać o dokonaniach przodków, którym należy się szacunek. Więc tutaj przede wszystkim chodzi o pokazanie odmienności tych postaw do tego dorobku starszego pokolenia, gdzie jeden podmiot liryczny nawołuje do szacunku i nawet do czerpania inspiracji, można powiedzieć, a drugi wręcz przeciwnie. Mówi, że wszystko to, co stare, to musi zostać opalone i dopiero taki powiew młodości może wprowadzić pożądaną zmianę. W zadaniu 17 mamy fragment lalki. Ochocki ujął zimną już rękę Rzeckiego i pochylił się, jakby chcąc mu coś szepnąć do ucha. Nagle w bocznej kieszeni zmarłego spostrzegł wysunięty do połowy list węgiełka i machinalnie przeczytał nakreślone wielkimi literami wyrazy non omnis moriar. Masz rację, rzekł jakby do siebie. I w tym przypadku pytanie brzmi następująco. Czy słowa non omnis moriar mogą być przesłaniem powieści Bolesława Prusa? Uzasadnij swoją odpowiedź. I najpierw faktycznie uczniowie muszą nam w tej odpowiedzi pokazać, że rozumieją sens tego sformułowania. Non omnis moriar, czyli nie wszystek umrę. I jeśli chodzi o to podejście nie wszystek umrę, tak sobie spojrzymy na całą lalkę i zwłaszcza też na tą postać Ignacego Rzeckiego, przy którym w końcu ta karteczka została znaleziona, no to możemy domyślić się, że jest to faktycznie przesłanie odnoszące się zarówno do życia tego bohatera, czyli tego naszego starego subiekta, Ignacego Rzeckiego, ale też jest to taka myśl, która jest myślą przewodnią dla innych postaci. Dlaczego? Dlatego, że na przykład Ignacy Rzecki, on był przecież przez całe swoje życie przekonany, że wierność takiej koncepcji politycznej bazującej na tym, że jeszcze przyjdą dobre czasy dla Polski, jeśli tylko będziemy stać w dobrym szeregu, wesprzemy Napoleona, to on później razem z całą Francją pomoże nam, no to jest nic innego jak taka wiara całożyciowa, tak? Którą ten Ignacy Rzecki prezentuje, która nie jest złamana przez niego, która nie łamie się w nim, nawet wówczas, kiedy nie wszystko idzie po jego myśli. I teraz, jeśli spojrzymy sobie na inną postać, którą też charakteryzuje taki idealizm, może nie polityczny, ale troszeczkę inny, to jest Ochocki, który, co ciekawe, też występuje w tej scenie. Więc w proponowanej odpowiedzi mamy tutaj zwróconą uwagę na to, że te słowa mogą być przesłaniem powieści Prusa, bo wskazują na trwałość idei, którą wyrażał swoimi poglądami i działaniami Rzecki. I tą ideą właśnie był idealizm, który przejawiał także Ochocki i ze względu na te dwie postaci, które znajdują się w tej scenie, widzimy takie potwierdzenie sensu, wartości, ponadczasowości tego idealizmu. Czyli można powiedzieć, że kolejne pokolenia, które będą pamiętały Ignacego Rzeckiego, też będą pamiętały to, jak ten idealizm był dla niego ważny, jak bardzo tę koncepcję wyznawał. Ale jeśli uczniowie nie zwróciliby na przykład uwagi na ten idealizm jako na koncepcję, ale napisaliby o tym, że Ignacy Rzecki przez po prostu całe swoje życie, pomimo tego, że nie założył rodziny, to starał się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Był bardzo zaangażowany w swoją pracę. I pomimo tego, że nie zostawił po sobie jakichś, nie wiem, wielkich dzieł literackich czy wielkich pomników, to z jednej strony mamy przecież ten jego pamiętnik, ale z drugiej mamy też wspomnienia, które pozostawił w ludziach, którym wiernie służył poprzez swoją pracę. I gdyby tutaj taka odpowiedź się pojawiła, to też jak najbardziej powinniśmy ją uznać, więc nie tylko koncentrujmy się na tym wątku idealistycznym, ale też na takiej całożyciowej postawie Ignacego Rzeckiego, którą reprezentuje. I mamy 18 zadanie i fragment plotki o weselu Wyspiańskiego. Oczywiście napisany ten fragment, ta plotka o weselu Wyspiańskiego jest napisana przez Tadeusza Boja-Żeleńskiego i powstanie wesela przypomina poniekąd powstanie pana Tadeusza, tak jak je kreśli tradycja. Wedle tradycji Mickiewicz zamierzał napisać szlachecką anegdotę,
która rozrosła mu się pod piórem w ów nieśmiertelny poemat i stała żywym wcieleniem Polski. Można by podejrzewać, iż Wyspiański, biorąc pióro do ręki, zamierzał tu napisać złośliwy pamflecik na swoich znajomych. W trakcie pisania geniusz poezji porwał go za włosy i ściany bronowickiego dworku rozszerzyły się, niby nowe Soplicowo, w symbol współczesnej Polski. I widzimy, że w tym fragmencie Pan Tadeusz i Wesele są pokazane jako utwory, które mają całkiem dużo wspólnego. I to właśnie tych punktów wspólnych dotyczy też zadanie. Jakie motywy literackie można znaleźć w obu wspomnianych utworach? Swoją odpowiedź uzasadnij. I trzeba pamiętać o jednej rzeczy. My tutaj mamy nieprzypadkowo wskazaną liczbę mnogą. Motywy literackie. Nie jeden motyw literacki, tylko motywy. I wobec tego uczniowie mogą oczywiście udzielić bardzo różnych odpowiedzi. Pamiętamy, by po prostu pojawiła się ta liczba mnoga, tak? Skoro motywy to mają być. I to może być motyw tańca, bowiem na przykład w Panu Tadeuszu przecież wiemy, jak ważną rolę odgrywa ten polonez, który jest takim symbolem końca pewnej epoki i tego, że bohaterowie wkraczają w taki nowy świat, w nową rzeczywistość. W Weselu ten taniec też jest ważny, chociaż ma symbolizować zupełnie coś innego, bo niby też jest na końcu, ale ten taniec chocholi nie jest takim przejawem, że teraz wkraczamy w coś nowego, ale jest symbolem takiego uśpionego społeczeństwa, które nie jest zdolne do działania. Więc tu i tu mamy taniec jako taki motyw wieńczący, można powiedzieć, jako motyw wieńczący cały utwór. Mamy też motyw wsi, bowiem przecież Panu Tadeuszu akcja się na wsi toczy, w Soplicowie, w tym naszym dworku, a z kolei w Weselu, no to w tej bronowickiej chacie mamy wszystkie wydarzenia, które pokazują dwie zupełnie różne grupy społeczne, chłopów i inteligencję. Mamy też motyw Arkadii. Dlaczego możemy mówić o tym motywie w przypadku obu utworów? Bo z jednej strony wiemy, że Mickiewicz idealizuje tą krainę takich lat szczęśliwych, lat dziecinnych, pokazując Litwę jako miejsce niesamowicie bezpieczne, do którego chce się wracać, a z kolei dziennikarz, ten, który pojawia się w Weselu, to wieś też traktuje w taki arkadyjski sposób. To jest dla niego miejsce związane wyłącznie z taką sielankowością, pozbawione jakichkolwiek trosk, w którym żyje się bezproblemowo, więc ten motyw arkadyjski jak najbardziej także jest spotykany i w Weselu, i w Panu Tadeuszu. My oczywiście tych motywów mamy więcej, bo może się chociażby tutaj pojawić motyw kobiety, tak? Jeśli spojrzymy sobie na tą naszą pannę młodą w Weselu i na Zosię, to widzimy sporo punktów wspólnych, więc tutaj motyw kobiety oczywiście jest takim klasycznym motywem, po który warto sięgnąć. Motyw miłości też, idąc takim klasycznym torem, możemy szybko do niego dojść, chociażby miłość Zosi i tego naszego Tadeusza i miłość Pana Młodego i Panny Młodej, skoro przecież w końcu jesteśmy na weselu, tak? Czyli na wydarzeniu, które jest zwieńczeniem ślubu, zaślubin dokonanych niedawno przez Pana Młodego i przez Pannę Młodą, pomimo tego, że pochodzą z różnych warstw społecznych. Tutaj tych motywów naprawdę jest sporo, więc to są tylko przykładowe i jeśli tylko to uzasadnienie jest faktycznie trafne, właściwe, to jak najbardziej ten punkcik możemy śmiało przyznawać. I idziemy do zadania 19. Kielecki Teatr Lektur przygotował spektakl pod tytułem Żyd na beczce. Tytuł ten odwołuje się do jednej ze scen reportażu Hanny Kral. Objaśni jej symboliczne znaczenie, wykorzystując treść utworu Zdążyć przed Panem Bogiem. I nie wiem, czy wszyscy uczniowie będą pamiętali, ale to jest dość ważna scena w kontekście tego utworu Zdążyć przed Panem Bogiem. I teraz, jeśli spojrzymy sobie na proponowaną odpowiedź, to ta właśnie istota całego problemu została wyjaśniona w następujący sposób. Tytuł spektaklu przywołuje zdarzenie, które Edelman zaobserwował w getcie. Niemcy umieścili starego Żyda na beczce i wśród śmiechu gapiów obcinali mu brodę i pejsy, symbole pobożności. Zgodnie z nakazem Księgi Kapłańskiej nie wolno było ich obcinać, bo pejsy odróżniały pobożnego Żyda od goja, czyli od wyznawcy innej religii. Scena ta ukazuje pogardę Niemców dla Żydów, jest symbolem antysemityzmu Niemców i obojętności,
a nawet ukrytego antysemityzmu gapiów, którzy wraz z Niemcami wyśmiewają starego człowieka. No tutaj przede wszystkim tak wymagane jest przypomnienie sobie, że z taką sytuacją, z taką sceną, gdzie Żyd stał na beczce, mamy do czynienia w tym utworze Zdążyć przed Panem Bogiem. Delman o tym opowiada, co w tym getcie zaobserwował, i to miało być takim symbolem upokorzenia, tak? Upokorzenia, próby odebrania tożsamości, pokazania, jak bardzo Niemcy gardzą Żydami, jak bardzo gardzą ich zasadami, jak bardzo to jest dla nich nic nie warte. Więc to właśnie takie symboliczne znaczenie, którekolwiek z tych, bo tutaj wymieniłam kilka, można powiedzieć, tych symboli, tę pogardę dla tożsamości, to odrzucenie zwyczajów, znieważanie tradycji. Więc niezależnie od tego, do czego w tym kontekście odwołają się uczniowie, to może to być uzasadnieniem trafnym. I mamy zadanie 20, przy którym pojawia się następujący fragment. Pytany przez Jeana-Clauda Bresuilla w 1959 roku o kwestie, które przegapili lub zlekceważyli komentatorzy jego twórczości, Camus odpowiedział: humor. Zaskakująca uwaga, choć biografowie i towarzysze życia Camus są zgodni. Uwielbiał dowcipkować, robić żarty, śmiać się i okazywać radość. A zatem, czy śmiech żywego Camus nie dobiega z jego pisarstwa, które wydaje się śmiertelnie poważne? Może więc istotnie coś przegapiliśmy? Szybko wertuje zapamiętane książki. Obcy? Nie. Tam nikt się nie uśmiecha. Dżuma? I teraz przy tej dżumie właśnie się zatrzymamy, bo dżuma jest lekturą i to jej będzie dotyczyło. Pytanie, czy w dżumie Alberta Camusa uważasz humor? Odpowiedź uzasadnij. I zobaczcie, że to jest taki typ zadania, w którym prawidłowa odpowiedź może brzmieć zarówno tak, jak i nie, w zależności od tego, jakim tokiem argumentacji podąży uczeń. Dlaczego nie? No wiemy na pierwszy rzut oka, dlaczego nie, no bo mamy tam przecież opisaną sytuację zagrożenia życia mieszkańców Oranu i taką walkę, bardzo nierówną walkę pomiędzy bohaterami a tą zarazą, która odbiera życie bardzo wielu ludziom. Co więcej, zakończenie utworu sygnalizuje, że ta dżuma może powrócić w każdej chwili, że człowiek nigdy nie jest bezpieczny, więc no gdzie tam humor? Jeśli pójdziemy tym tropem, no to faktycznie możemy trzymać się tej odpowiedzi przeczącej, ale w jakich okolicznościach moglibyśmy uzasadnić odpowiedź twierdzącą? Chociażby przywołując postać Granda. Granda, który nosi zbyt duże ubrania, przypomina trochę takiego Charlie'ego Chaplina. Jest to postać ukazana w taki sposób, że rozbawia i rozczula jednocześnie. Przypominam wam, że to jest ten bohater, który przez cały czas poprawia nam jedno zdanie, pierwsze zdanie swojej powieści. Uważa, że wciąż jest niedoskonałe, wciąż wymaga kolejnych modyfikacji, przez to też nigdy nie udaje mu się iść dalej, bo cały czas jest na tym pierwszym zdaniu. No i to właśnie jest taka postać, która może być odebrana w sposób humorystyczny. Zresztą przypomnijmy sobie, że nawet pomimo takiego ponurego tego zakończenia związanego z tym, że dżuma może w każdym momencie powrócić, to przecież mieszkańcy Oranu bardzo się cieszyli, że ta epidemia została zakończona, że udało się w końcu ją opanować. Więc niezależnie od tego, czy uczeń odpowie tak, czy też nie, to zwracamy uwagę na to, jakim torem pójdzie jego argumentacja. I jeśli ona faktycznie będzie słuszna, na przykład związana z tymi wątkami, które przedstawiłam, to przyznajemy mu jeden punkt. I zostało nam ostatnie zadanie, czyli wypracowanie. Tutaj mamy podane dwa tematy. Jeden z nich uczniowie mają sobie wybrać i na tej podstawie przygotować rozprawkę. Pierwszy temat: różne postawy ludzi młodych wobec idei politycznych. W ogóle temat polityki zazwyczaj jest takim tematem omijanym szerokim łukiem w dyskursie społecznym, ale też warto zwrócić uwagę, że takiego tematu można faktycznie byłoby spodziewać się na egzaminie maturalnym, bowiem mamy wiele lektur, w których wątek polityki pojawia się i jest nawet dość istotnym wątkiem. I zwłaszcza można zauważyć to w Przedwiośniu Stefana Żeromskiego, które jest tutaj wskazane jako lektura, do której obowiązkowo mają odwołać się maturzyści. Poza tym mają sięgnąć po inny utwór literacki, może to być także utwór poetycki, oraz po wybrane konteksty. I tak jak tutaj widzicie w zakresie merytorycznym problemu sformułowanego w temacie, to przede wszystkim uczniowie muszą posługiwać się konkretami. To znaczy muszą wykazać się między innymi rozumieniem pojęć, które w tym temacie się pojawiają.
Jeśli mówimy o postawach, to nie wystarczy, że przy samym słowie postawy pozostaniemy, tylko musi to być dookreślone. Kto wyraża postawę optymistyczną albo entuzjastyczną, kto postawę negatywną, kto postawę krytyczną, kto potępia daną koncepcję, kto jest względem niej obojętny. Tak naprawdę spektrum tych postaw jest bardzo szerokie, ale chodzi o to, aby uczniowie pokazali, że są w stanie daną postawę w konkretny sposób faktycznie nazwać. Druga taka istotna kategoria, która pojawiła się w tym temacie, to ludzie młodzi. Tak naprawdę tutaj nie chodzi o ustalenie jakiejś takiej wiekowej cezury, takiej granicy wieku, tylko bardziej o dookreślenie, dlaczego dany bohater zostaje przez maturzystę zakwalifikowany właśnie do tej kategorii. Czy może ze względu na to, że jest bohaterem dojrzewającym, takim, który jeszcze przechodzi ten proces dorastania, dojrzewania do pewnych myśli, które do tej pory były mu obce, czy może dlatego, że zalicza się do grona uczniów, studentów, albo może jeszcze z jakiegoś innego powodu. Z kolei, jeśli chodzi o idee polityczne, to tutaj musimy pamiętać zarówno o tym, że to mogą być konkretne nazwy, takie jak socjalizm, komunizm, czy też autorytaryzm, ale uczniowie mogą posługiwać się nieco bardziej ogólnymi sformułowaniami, na przykład koncepcja rewolucji, koncepcja ewolucji, tak? Koncepcja silnego państwa, bo to też są terminy, które w kontekście rozumienia idei politycznych są ważne i są wystarczające, jeżeli one faktycznie będą pojawiały się w poszczególnych argumentach. Warto też zwrócić uwagę na stopień realizacji tematu, bowiem jeżeli uczeń wskazuje nam tylko jedną koncepcję, tylko jedną postawę, to niestety musimy to uznać za minimalną realizację tematu. Aby zaś stwierdzić, że pod tym względem mamy do czynienia z realizacją pełną, to muszą pojawić się minimum dwie koncepcje i minimum dwie różne postawy. Więc o tym proszę pamiętajcie. I jeśli chodzi o szczegółowe kryteria oceny, to one oczywiście są tutaj umieszczone, tak? Te, które pozwolą nam stwierdzić, ile mamy z iloma błędami do czynienia, z iloma błędami językowymi, ortograficznymi, interpunkcyjnymi mamy do czynienia i w oparciu o to, ile punktów możemy przyznać. Tutaj są też kwestie związane z samymi kontekstami, więc proszę o tym pamiętać, żeby sobie śmiało z tego klucza korzystać. Ja będę chciała zwrócić uwagę na to, jakie mogą być takie najczęściej wybierane przez uczniów tropy związane właśnie z tymi tematami. Najpierw zaczniemy od tego pierwszego. Ten pierwszy sobie omówimy i za chwilę zwrócimy uwagę na temat numer dwa. Więc może zacznijmy od tego przedwiośnia, tak? Od tego przedwiośnia, po które uczniowie faktycznie muszą sięgnąć. No i w samym przedwiośniu mamy w ogóle przywołane trzy różne takie idee polityczne, bo mamy przecież koncepcję, która jest bliska Antoniemu Lulkowi, czyli takiemu wielkiemu zwolennikowi komunizmu, który jest zafascynowany Marksem, który generalnie uważa, że kapitalizm i nacjonalizm to nie jest kierunek, w którym powinniśmy podążać. I tak naprawdę rewolucja jest taką ideą, która przyświeca nie tylko jego działaniom politycznym, ale właściwie całemu życiu. On bardzo stara się też tą ideą zarażać innych. Więc to jest taka postać, która nie tylko zachowuje dany sposób myślenia dla siebie, ale stara się oddziaływać na innych, stara się te idee polityczne rozpowszechniać. Wiemy o tym chociażby w kontekście tej znajomości Antoniego Lulka z naszym głównym bohaterem, czyli z Cezarym Baryką. Zupełnie inną koncepcję prezentuje Szymon Gajowiec. Szymon Gajowiec, który jest zwolennikiem takiego podejścia bardzo dalekiego od rewolucji, bowiem on uważa, że dobrym tropem, dobrym kierunkiem przemian jest ewolucja. Nie chodzi o ewolucję w takim znaczeniu biologicznym, genetycznym, ale o ewolucję rozumianą jako powolny, ale systematyczny postęp. Takie przemiany, które dzieją się na bardzo różnych płaszczyznach, między innymi na płaszczyźnie gospodarczej, między innymi w edukacji. Więc to można powiedzieć, że jest troszeczkę bliskie takiemu myśleniu pozytywistycznemu, tak? I Szymon Gajowiec właśnie takie myślenie reprezentuje i on uważa, że na przykład w walce z analfabetyzacją są bardzo duże pokłady siły tak naprawdę ukryte, bo aby zmieniać kraj, to musimy myśleć nie tylko o elitach, ale też o tych ludziach, którzy bardzo często mają ograniczony dostęp do zdobywania wiedzy i do zdobywania nowych umiejętności. Oczywiście tej koncepcji zarzuca się to, że ona jest powolna, że to nie jest koncepcja, idea polityczna dla ludzi niecierpliwych, bowiem jej efekty będą faktycznie często widoczne dopiero na przestrzeni wielu lat. Być może efekty zobaczą na przykład przedstawiciele następnego pokolenia, więc to jest coś, co nie przekonuje wielu
wielu przeciwników Szymona Gajowca i jego tutaj idei politycznej. Jeszcze inny nurt reprezentuje Seweryn Baryka, czyli ojciec naszego głównego bohatera, bowiem on jest zwolennikiem takiego bardzo idealistycznego myślenia politycznego. To znaczy, to on właśnie roztacza taką koncepcję szklanych domów, czyli takiej utopijnej wizji miejsca, w którym wszyscy żyją, w którym wszyscy są równi, wszyscy mają zapewniony wikt i opierunek, w którym gospodarka kwitnie, ale tak naprawdę to jest też taka koncepcja, można powiedzieć, mocno niepogłębiona i niezgłębiona, bo nie bardzo mamy zarysowane to, w jaki sposób ten cudowny twór gospodarczo-społeczno-polityczny miałby powstać. Tak? Mamy tutaj po prostu bardzo duże oparcie na takim założeniu, że ludzie będą starali się realizować dobro wspólne, będą starali się rozwijać ten kraj, i wówczas bez jakichś może wielkich takich reform, bez wielkich rewolucji uda się zbudować takie państwo, w którym wszystko będzie piękne, nowoczesne i wszystkim będzie żyło się wspaniale. Więc warto pamiętać o tych trzech postaciach, o tych trzech koncepcjach, o tych trzech ideach politycznych, ale warto również zaznaczyć, w jaki sposób ustosunkowuje się do nich młody Baryka, czyli Cezary, bowiem pamiętamy, że on przecież przeżywał bardzo intensywny taki czas zafascynowania tymi koncepcjami bolszewickimi, tak? Przecież tak naprawdę jego stosunek do bolszewików uległ zmianie i sporo to trwało, bo tak naprawdę gdyby nie śmierć matki, a najpierw, może jeszcze nawet wcześniej można sięgnąć, że gdyby nie widział na własne oczy efektów tego cudownego, komunistycznego, bolszewickiego państwa dobrobytu i tego, że tak naprawdę jemu i jego matce zaczyna brakować pieniędzy. Ona pracuje coraz wytrwalej, coraz więcej i tych pieniędzy ciągle brakuje. Gdy umiera, to pamiętamy tą przerażającą scenę, gdzie Cezary odkrywa, że bolszewicy ucięli jej palec, aby dostać się do obrączki i zabrać to, co cenne. I w tym momencie zaczyna zauważać, że to, w co wierzył, było mrzonką, że tak naprawdę wcale nie chodzi o to, aby wszystkim było wspaniale, aby wszyscy byli równi, aby wszyscy mieli taki sam dostęp do dóbr materialnych. Nie. Chodzi tutaj tak naprawdę tylko o odebranie własności, odebranie pieniędzy tym wyższym klasom, tym, które mają dostęp właśnie do tych dóbr materialnych i przerzucenie tego kapitału, można powiedzieć, na inną stronę. Więc ten wątek związany z matką jest takim pierwszym punktem uświadamiającym Cezaremu, że to, w co wierzy pod względem polityki, jest mrzonką. Drugim takim istotnym wydarzeniem jest to spotkanie ze zmarłą Ormianką, gdzie zaczyna zauważać, że bolszewicy umieją być bardzo okrutni, dochodząc do tego, co im się wydaje, że jest ważne, że tak naprawdę im się należy, tak? Więc tak naprawdę ta Cezary Baryka nie jest postacią, która ma jednoznaczny stosunek do jakichś konkretnych idei politycznych, ale ten stosunek ulega zmianie wraz z jego dojrzewaniem, więc tutaj warto odwołać się do tego, że to on jest tym człowiekiem młodym, zwłaszcza ten Antoni Lulek także, bo Szymon Gajowiec i Seweryn Baryka mogliby być problematyczni pod względem umieszczenia ich w tej kategorii ludzie młodzi, ale można przecież oczywiście wspomnieć o fascynacji Cezarego Baryki tymi koncepcjami, które właśnie Szymon i Seweryn przejawiali. Więc to jest taki ten główny wątek, o którym musimy pamiętać. Jeśli chodzi o inny utwór, to tak naprawdę mamy całkiem sporo lektur, w których te idee polityczne się pojawiają. I tutaj możemy sięgnąć chociażby po bardzo często wykorzystywaną przez maturzystów lalkę. Tylko w przypadku lalki bardzo problematyczne jest sformułowanie człowiek młody. I teraz jeśli przypomnimy sobie bohatera, który miał najwięcej wspólnego z tymi ideami politycznymi, to przypominamy sobie Rzeckiego, który raczej z młodością nam się za bardzo nie kojarzy, ale przecież to można bardzo łatwo wybronić. Po pierwsze, idąc tym tropem, że Rzecki w młodości właśnie był szczególnie zaangażowany w walkę, przecież brał udział w Wiośnie Ludów, tak? Więc to jest ten jakby główny obszar. Co więcej, on jest zagorzałym bonapartystą. My go poznajemy jako takiego idealistę politycznego, ale ten jego polityczny idealizm jest konsekwencją jego młodzieńczego zaangażowania w tą walkę, która miał nadzieję, że przyniesie pozytywny rezultat. Wiem, że te
te zawiłości polityczne doprowadziły między innymi do śmierci jego przyjaciela i to było dla niego bardzo, bardzo trudne, ale tutaj o tym wątku związanym z Wiosną Ludu, z powstaniem na Węgrzech właśnie warto a propos młodości Ignacego Rzeckiego wspomnieć. Kolejna taka lektura, po którą można byłoby sięgnąć a propos idei politycznych i ludzi młodych, to Kordian, bo jeśli spojrzymy sobie na Kordiana, no to faktycznie mamy człowieka dorastającego, który z takiej postaci bardzo biernej staje się człowiekiem coraz bardziej dojrzałym, coraz bardziej świadomym tego, co się dzieje. I w związku z tym te sprawy polityczne przestają być mu obojętne. On postanawia się zaangażować, postanawia zaangażować się na tyle intensywnie, że w pewnym momencie on jest gotowy sam spróbować obalić despotyzm, despotyczną władzę cara, którego nie uznaje za prawowitego władcę Polski. Przypominamy sobie tą scenę pod sypialnią cara, gdzie Kordian staje w szranki, można powiedzieć, z własną wyobraźnią i teoretycznie tę walkę przegrywa. Wiemy później, że trafia do szpitala, tam sprawdzona jest jego poczytalność, aczkolwiek widzimy, że ta bierność, którą przejawiał w początkowej części utworu, ulega zmianie i jest gotowy do zaangażowania się takiego bardzo intensywnego, tak? Przecież jest gotowy zabić cara. Kolejna lektura, po którą mogą sięgnąć uczniowie a propos tego tematu, to rzadko wykorzystywana Gloria Victis, która w tym przypadku nam faktycznie bardzo pasuje, bo wiem, przecież ta historia dotycząca zaangażowania Jagmina i Marysia w walki powstańcze jest historią właśnie ludzi młodych, którzy z jednej strony nie chcą, aby takie walki miały miejsce. Oni mają świadomość dotyczącą tego, że mogą zginąć, tak? Ale jednocześnie mają świadomość, że kolejne pokolenia bez ich zaangażowania być może nigdy nie doczekają się wolnego kraju. Więc oni faktycznie angażują się w powstanie, pomimo tego, że mają świadomość, że mogą zginąć, pomimo tego, że Maryś jest postacią, która z samą walką no nie ma przecież zbyt wiele wspólnego w kontekście jego historii, jego przygotowania, tak? Wiemy, że to mężczyzna, któremu znacznie bliżej jest do takich idei związanych z edukacją, nauczaniem i tak dalej, aniżeli z walką wręcz, ale uważa, że to jest taki obowiązek wobec przyszłych pokoleń, aby stanąć w szranki z Rosjanami i jest w stanie razem ze swoim przyjacielem to właśnie uczynić, pomimo tego, że tracą wówczas życie. Ale możemy też przypomnieć sobie lekturę, która jest szczególnie wykorzystywana w kontekście przygotowania do egzaminu ósmoklasisty i ona myślę, że mogłaby nam bardzo pasować jako kontekst. Mam tutaj na myśli oczywiście Kamienie na szaniec i zaangażowanie Rudego, Alka i Zośki w II wojnę światową. Zaangażowanie w ogóle w tą sprawę polską, w walkę z okupantem. I tutaj warto zwrócić uwagę na taką dwoistość tego zaangażowania, bo to, że są przecież przeprowadzane przez nich akcje dywersyjne, chociażby ta słynna akcja pod Arsenałem, to raz. Ale dwa, bardzo tutaj ciekawa pojawia się taka koncepcja, taka idea związana z małym sabotażem, czyli właśnie z takimi działaniami, które mają spowodować między innymi obniżenia, mają spowodować obniżenie morale przeciwnika i mają też utrudnić pracę, utrudnić działania na froncie, w tym przypadku Niemcom. Więc śmiało mogą po to uczniowie sięgnąć w odniesieniu do kontekstu. Ale a propos kontekstu chociażby, warto sięgnąć między innymi po bardzo rzadko wykorzystywaną przez uczniów, tutaj zwłaszcza nawiązuje do uczniów związanych z rozszerzeniem, Nieboską komedię, bowiem tam jak sobie przypomnimy, no to ten wątek związany z ideami politycznymi, z rewolucją w tym przypadku pełni bardzo ważną rolę, ale możemy zobaczyć w jaki sposób na przykład podchodził do tego Orcio, który teoretycznie on w pewnym momencie znajduje się, tak, na polu walki, ale on tą walką nie jest w ogóle zaangażowany. On jest w zupełnie innym świecie, bo wie, na przykład w przeciwieństwie do Jagmina i do Marysia, wie, że to nie jest jego świat, wie, że on w tym takim wojennym klimacie, w cudzysłowie oczywiście, się nie odnajdzie i zajmuje się tym, co wychodzi mu najlepiej. Tak? Przecież ta poezja, która jest mu bliska, która, można powiedzieć, zagrzewa też przez jakiś czas do walki, to jest to, w co on postanawia włożyć swoje siły i swoje serce. Więc to są takie lektury,
po które śmiało mogą sięgnąć uczniowie. To są tacy bohaterowie, którzy z tymi ideami politycznymi są jak najbardziej powiązani. Pamiętamy o tym, aby po pierwsze zwracać uwagę na oddzielanie argumentów od przykładów, bo przykład to jeszcze nie jest argument. Myślę, że tutaj w kontekście egzaminu maturalnego już tę wiedzę uczniowie mają, ale warto o tym pamiętać, żeby cały czas podkreślać to, że argument to nie przykład, aby podkreślać też taką potrzebę niekorzystania ze schematycznego słownictwa w stylu moim pierwszym argumentem, będę teraz potwierdzał moją tezę, mam nadzieję, że udowodniłem, iż od takich zwrotów staramy się faktycznie uczniów odsuwać. I kolejna kwestia, na którą trzeba zwrócić uwagę, dotyczy funkcjonalności. Tutaj ten wątek funkcjonalności jest oczywiście szerzej objaśniony w kryteriach oceny, ale chodzi o to, aby kolejne konteksty, kolejne argumenty były też wykorzystywane sensownie w odniesieniu do tej głównej myśli, aby cała ta praca miała charakter spójny i aby chociażby te konteksty nie żyły tak sobie a muzeum, tylko miały związek z tym, ubogacały, rozwijały to, co uczeń już napisał w poszczególnych argumentach, tak? I drugi temat związany z różnicami międzypokoleniowymi, który brzmi dokładnie tak: różnice międzypokoleniowe, źródło inspiracji czy konfliktów. I tutaj widzimy, że w tym przypadku nie ma podanej żadnej konkretnej lektury. Uczniowie sami mogą wybrać, do której chcą się odwołać. Dodatkowo mają do dyspozycji, mają odwołać się do innego utworu literackiego i mają sięgnąć po wybrane konteksty. I w tym przypadku musimy pamiętać o jednej ważnej rzeczy, bo oczywiście to rozumienie pojęć, które widzicie w arkuszu, różnice międzypokoleniowe, źródło, inspiracje, konflikty, czyli wyjaśnienie każdego z tych pojęć kluczowych, które tutaj znajdują się w tym temacie, pokazanie, że uczeń je rozumie. Tutaj pojawia się to kluczowe i. Inspiracje i konflikty. Czyli nie może być tak, że uczeń stwierdzi, biorę tylko inspirację albo biorę tylko źródło konfliktów, bowiem aby mieć do czynienia z pełną realizacją, to muszą być wskazane minimum te dwa przykłady różnic wynikających z zestawienia poglądów różnych pokoleń oraz inspiracji i konfliktów z tego wynikających. Czyli musi być i aspekt inspiracji, i aspekt konfliktów, aby można było stwierdzić, że mamy do czynienia z pełną realizacją tematu. Tylko tutaj pamiętajcie proszę, że nigdzie nie jest powiedziane, że to muszą być różnice międzypokoleniowe rozumiane jako rodzice dzieci. Bo to jest taki częsty błąd w kontekście tego tematu, że my od razu szukamy tylko tych rodziców i tylko dzieci i nic innego, nie, niczego innego nie dopuszczamy do swojej głowy. I oczywiście przecież mamy w literaturze sporo takich przykładów. Możemy tutaj sięgnąć chociażby po zemstę, która w kontekście tego tematu będzie świetnym punktem odniesienia, bo mamy przecież Wacława, przedstawiciela młodego pokolenia, i Klarę, przedstawicielkę też młodego pokolenia, oraz Czyśnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka. Tutaj mówię o lekturze obowiązkowej w kontekście przygotowań do egzaminu ósmoklasisty, ale śmiało przecież mogą uczniowie przygotowujący się do matury też po nią sięgnąć. No, widzimy, że tam rozdźwięk pomiędzy interesami tego młodego i starszego pokolenia jest bardzo poważny, bo to starsze pokolenie jest zainteresowane wyłącznie swoim konfliktem, wyłącznie rywalizacją o ten mur i o ten zamek, z kolei to młode pokolenie chce budować związek, budować bardzo poważną relację i widzimy, że te racje, które się w pewnym momencie ścierają, no, nie mają wspólnego podłoża, można powiedzieć. Więc w tym przypadku staje się to źródłem konfliktu, ale pamiętajmy, jak ten utwór się kończy. Przecież kończy się pojednaniem i tym, że Klara i Wacław mogą wziąć ślub. Ciekawym kontekstem w tym przypadku byłaby historia Romea i Julii, która niestety nie zakończyła się takim happy endem, bo też mieliśmy do czynienia z różnicami międzypokoleniowymi w kontekście patrzenia na to, co jest ważne, gdy buduje się związek z drugim człowiekiem. Wiemy, że te zwaśnione rody nie dopuszczały w ogóle takiej myśli do siebie, aby Romeo i Julia byli ze sobą. Wiemy też, jak to się tragicznie skończyło, więc w tym przypadku ten konflikt doprowadził do naprawdę, naprawdę poważnej tragedii rodzinnej, no i do śmierci tych młodych ludzi. Więc to a propos takiego wątku związanego z konfliktami. I jeśli mówimy o tych konfliktach, to warto też sobie sięgnąć pamięcią do Skąpca chociażby i do tej historii Anselma i Harpagona, którzy reprezentują zupełnie inne wartości i co innego jest dla nich ważne, aniżeli dla
dla ich dzieci, tak? Zwłaszcza tutaj odnoszę się do Harpagona, bo wiemy, że ten Anselm miał inne podejście aniżeli Harpagon i to właśnie dobro dzieci się dla niego liczyło bardziej aniżeli dobra materialne, ale ten Harpagon jest też świetnym tutaj takim przykładem pokazania, że co innego ma znaczenie dla niego jako dla przedstawiciela starszego pokolenia, a co innego dla jego dzieci, tak? Tutaj w tym przypadku mówię właśnie o miłości i o majątku. Kolejna kwestia, która związana jest z tym tematem różnic międzypokoleniowych, ale teraz zrozumieniem tego źródła inspiracji, pojawia się chociażby w Panu Tadeuszu. I tutaj chciałabym Was odesłać między innymi do mowy sędziego o grzeczności, bo wiemy, że przy tym stole, gdzie tak naprawdę działa się bardzo duża część utworu, bo przecież te uczty, te biesiady, można powiedzieć, były niezwykle istotnym elementem tradycji szlacheckiej, więc wiemy, że w pewnym momencie dochodzi do takiego mini spięcia pomiędzy Tadeuszem a sędzią. Tadeusz nie zachowuje się tak, jakby sędzia tego oczekiwał, to znaczy nie usługuje przy stole młodym kobietom i raczej jest zajęty tak bardziej skupiony na sobie, na swoich posiłkach itd., itd. I sędzia wygłasza tak zwaną mowę o grzeczności, gdzie właśnie opowiada o tym, jak ważne jest to, żeby nie tylko skupić się na kształceniu w kontekście zdobywania wiedzy, takiej książkowej, ale aby uczyć się postępowania z ludźmi, aby uczyć się takiej etykiety, okazywania im szacunku, niezależnie od tego, ile mają lat, niezależnie od tego, jakie zajmują stanowisko, czy do jakiej warstwy społecznej należą. Więc w tym przypadku widzimy, że ten Tadeusz, młody Tadeusz, dla którego tradycja przecież jest ważna, i to nie jest tak, że on ma ją zupełnie w nosie, mówiąc kolokwialnie, tylko też nie ma może takiej świadomości do końca, że tak zawsze powinno wyglądać w mniemaniu sędziego w tym Soplicowie, że to jest aż taka ostoja polskości. Wiemy, że przecież nie było Tadeusza przez dość długi czas na miejscu. No, w związku z tym można tutaj śmiało potraktować tę mowę o grzeczności w kontekście dalszego postępowania Tadeusza jako pewnego rodzaju źródło inspiracji, tak? I przypomnienie tego, co jest ważne. Takim źródłem inspiracji w kontekście różnic międzypokoleniowych będzie też to przedwiośnie, o którym mówiliśmy więcej przy okazji pierwszego tematu, bo przecież gdyby właśnie nie ta matka, nie ta Jadwiga, która jest przeciwniczką takiego myślenia bolszewickiego, no to być może młody Baryka nigdy swojego stosunku do rewolucji, do bolszewików, nigdy by nie zmienił. Więc w tym przypadku te różnice międzypokoleniowe także można uznać za źródło inspiracji. Jeśli chodzi też o takie lektury, które ten temat podejmują, to nie zapominajmy o Ferdydurkę, gdzie mamy w ogóle bardzo zaskakujący przykład różnic międzypokoleniowych. Nawiązuje tutaj do młodziaków, tak? I do tej wyzwolonej przedstawicielki młodego pokolenia i tego, jak bardzo próbują odnaleźć się w tym jej rodzice i starają się pokazać, jacy to oni są nowocześni i jak bardzo oni akceptują te wszelkiego rodzaju dziwne zachowania, kolejne romanse ze starszymi mężczyznami, nauczycielami i tak dalej, i tak dalej. Ale a propos różnic międzypokoleniowych będących źródłem inspiracji, to warto też pamiętać o Konradzie Wallenrodzie i jego relacji z Halbanem. Przecież gdyby nie ta relacja, to nie wiemy, czy Konrad Wallenrod, czy w jego sercu rozbudziłoby się to pragnienie walki z krzyżakami. A z drugiej strony mamy też przecież Kordiana i Grzegorza, gdzie to nie jest relacja ojciec i syn, bowiem Grzegorz był sługą Kordiana, ale jednocześnie sprawował nad nim opiekę. Wiemy, że byli ze sobą bardzo związani i to Grzegorz starał się rozbudzić też w chłopcu takie pragnienie sprawczości, tak? Starał się pokazać mu, że takie bierne siedzenie, czekanie, roztkliwianie się nad sobą, rozpamiętywanie każdej nieudanej miłości nie jest najlepszym sposobem na życie. Przecież między innymi temu miały służyć te bajki, które Grzegorz Kordianowi opowiadał. I jeśli jeszcze sięgamy po teksty literackie, w których można znaleźć ten wątek, to nie zapominajcie proszę o dwóch takich bardzo ważnych odnośnikach, a mianowicie o Biblii i o mitologii. Bo przecież świetną historię pokazującą te różnice międzypokoleniowe możemy znaleźć właśnie w Piśmie Świętym. Ja nawiązuję tutaj do przypowieści o synu marnotrawnym, inaczej ta przypowieść nazywana jest przypowieścią o miłosiernym ojcu, więc ojciec, syn, klasyczne ujęcie tego tematu, klasyczne ujęcie tego wątku związanego z przedstawicielami dwóch różnych pokoleń.
i tego, w jaki sposób podchodzą oni nawzajem do siebie, do swoich potrzeb. Ojciec, który nie ma wyrzutów, nie jest obrażony na syna, który roztrwonił przecież majątek, który od ojca wziął. I jeśli chodzi o mitologię, to mamy relację pomiędzy Dedalem i Ikarem, gdzie Ikarowi wydaje się, że no, to jego postrzeganie świata to jest dopiero prawdziwe, dopiero takie nowoczesne myślenie. No i niestety okazuje się, że nie do końca ma rację i ten jego młodzieńczy pęd, ten zapał do przekraczania granic stawianych przez przedstawicieli starszego, przez przedstawiciela starszego pokolenia, którym jest Dedal, kończy się dla niego tragicznie, bo wiemy, że Ikar ginie podczas lotu właśnie razem ze swoim ojcem. Więc zarówno w przypadku pierwszego, jak i drugiego tematu mamy całe mnóstwo utworów literackich, po które mogą sięgnąć uczniowie i tylko nic, tylko czytać i sprawdzać, w jaki sposób zrozumieli pojęcia kluczowe zawarte w tych tematach i w jaki sposób poradzili sobie z funkcjonalnością, z funkcjonalnym wykorzystaniem tych tekstów i wskazaniem kontekstów właśnie. Śmiało można więc powiedzieć, że nie taki arkusz straszny, jak go malują. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i zostańcie z maturitą.